Rekord największej pisanki w całym świecie. To pod malinką, taka pozycja wojskowa, gdzie przyjeżdżaliśmy. Trzeba było daleko iść w środek ciemnego pola. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców. To święto po ukraińsku nazywa się werbna Nedilia. Czarne niebo. Witamy Państwa w specjalnym wydaniu naszego wideopodcastu Czarne Niebo magazynu Czarne Niebo i w tym czasie świątecznym. Poświęcimy go świętą, poświęcimy go Wielkiej Nocy, poświęcimy go tej perspektywie wschodniej Wielkiej Nocy. Wszyscy, jak tutaj Państwo nas widzicie, spędziliśmy nie jedne święta Wielkanocne na wschodzie, na Ukrainie. Podzielimy się i naszymi wspomnieniami dzisiaj, i opowieściami bieżącymi, ale jednak wszystko w kontekście świąt. Myślę, że inny może odcinek, ale mam nadzieję, że również ciekawy. To cóż, zaczynamy! od aktualności. W aktualnościach opowiemy Państwu o Wielkiej Nocy, o świętach Wielkiej Nocy, które sami przeżywaliśmy na Wschodzie, które przeżywaliśmy na Ukrainie i w tej perspektywie rzymskokatolickiej, prawosławnej i grecko-katolickiej. Opowiemy o tych elementach, zwyczajach, których sami doświadczyliśmy i które uznaliśmy, że być może Państwa zainteresują. I może taka rzecz na samym początku. O ile w tym roku słyszeliśmy, że Kościół Wschodni i Kościół Zachodni razem będą obchodzić Boże Narodzenie, że nastąpiło ujednolicenie kalendarza, to od razu musimy sprostować. Wielkiej nocy nie będziemy obchodzili w tym samym czasie. Mało tego, w tym roku ta różnica pomiędzy świętami zachodnimi a wschodnimi jest bardzo duża. I metro Antoniu, wie, dlaczego tak jest, dlaczego. Pomimo tego, że Boże Narodzenie obchodzimy razem, to Wielkanoc będziemy obchodzili oddzielnie. Tak jest, ponieważ Wielkanoc no w sobie to jest największa, największe święto chrześcijańskie jest w, no po prostu e, e, obliczają, tak? czyli e, wyrachowują po ukraińsku. E, Inaczej na, w Tradycji Zachodniej, Zachodniego Kościołu i w Tradycji Wschodniego Kościołu. I w sumie różnica między, między tymi podejściami do świętowania tej, tej daty, tego święta jest mniej więcej w jeden miesiąc. Dlatego nigdy nie ma tak, że między Katolicką, powiedzmy tak, Wielką Nocą i prawosławnym Wielkodnim jest na przykład dwa tygodnie. Takiego nie może być, albo więcej jak dwa tygodnie, jak na przykład w tym roku albo na przykład po prostu święta jednak przypadają na jeden dzień. I tutaj jest ważna, ważny wątek. Teraz jest posiedzenie, trwają posiedzenie Komisji patriarchu, Patriarcha Wsileńskiego, czyli Bartolomeusza w Stambulu, w Konstantynopolu i przedstawicieli Watykanu, w tej kwestii, akurat, w kwestii zjednoczenia, w kwestii pojednania, świętowania przez wschodni i zachodni Kościół, święta Wielkiej Nocy. To jest szczególnie ważne, ponieważ w przyszłym roku, w 2025 roku, obchodzimy razem, jak na zachodzie, tak i na wschodzie, 1700 lat z daty pierwszego, a też w uniwersalnego soboru w bizantyjskiej Niciei, gdzie przyjęto symbol wiary i tak dalej i tak dalej. To jest bardzo ważna data dla całego chrześcijaństwa i 1700 lat. A oprócz tego w tym przyszłym roku akurat kalendarz składa się tak, kalendarz cerkiewny składa się tak, że Święto Wielkiej Nocy będzie obchodzone w jeden dzień, jak na zachodzie, tak i na wschodzie. To po prostu tak się złożyło, ale ta komisja e, patriarchu, o, patriarcha Seleńskiego i e, hierarchów w, w, z Watykanu ona może jednak to ustalić tak? przyjąć taką uchwałę cerkiewną, że nareszcie. Będziemy świętować to największe święto chrześcijańskie razem. Dla nas wszystkich, jako chrześcijan, to jest naprawdę bardzo ważne i to byłby po prostu niesamowito ważny gest. I wielu ludzi w całym świecie, są też nawet sondaże, które mówią o tym, że wielu ludzi byliby bardzo szczęśliwi, jeżeli by do tego Doszło. To tylko dla porządku. Powiedzmy, że Zachodni Kościół w tym roku będzie obchodzić, obchodzić święto Wielkiej Nocy 31 marca, a Kościół Wschodni. Aż 5 maja. Tak to będzie wyglądać. W Kościele Zachodnim nigdy w maju nie obchodzimy świąt Wielkiej Nocy, więc dla nas jest to zaskoczenie. Pamiętam pierwszą swoją Wielkanoc w taką właśnie majową. To było bardzo duże zaskoczenie, zwłaszcza, że na dworze Pełni ciepło, to już tak ciepło, że może można chodzić w podkoszulkach. Absolutnie inna długość dnia. Trochę wrażenie takie niesamowite od tego, do, do czego człowiek przywyknął w Polsce. Ale oczywiście ja, Kościół Łaciński. Ja... Tak. Tak, tak. Ja jeszcze też dodam, ponieważ dla ciebie było zaskoczenie, że Wielkanoc obchodzona jest w maju na Ukrainie, to dla mnie było z innej strony zaskoczenie, będąc w Polsce, ja na przykład nie znalazłem takiego kościoła, gdzie, albo po prostu źle szukałem, gdzie byłoby tak, tak zwana wsenośne nabożeństwo, czyli jak u nas w prawosławnym kościole całą noc jest na morze. Na nabożeństwo w naszych cerkwiach podczas Wielkiej nocy, zaczynając od a, Wielkiej Soboty, od, jeden, od godziny 23 i kończąc gdzieś mniej więcej o czwartej, rano, już e, w niedzielę e, w, e, w, e, świąteczną. A, to takiego widzę, na nie przykład nie wybiegaj w przyszłość naszej opowieści, za chwilę do tego powrócimy, ale zatrzymajmy się w tym naszym kalendarzu świątecznym, a może nawet troszeczkę cofnijmy, bo oczywiście Kościół Rzymskokatolicki też na Ukrainie obchodził Niedzielę Palmową i tę uroczystość obserwował Artur Żak w Lwowie. Obchodził i obchodzić będzie. Obchodził tak, jak obchodzi co roku. Dla mnie Niedziela Palmowa to było jedno z ważniejszych świąt w dzieciństwie. Niedziela Palmowa i święcenie pokarmów sobotnie. A to dlatego, że kiedyś ta tradycja nie była tak widoczna na ulicach mojego miasta. Mówi to o moim dzieciństwie. Faktycznie wracając z kościoła, z tą palmą wyświęconą, czułem się niejako Wyjątkowy, podobnie jak wracając z koszykiem wypakowanym, wyładowanym wielkanocnymi smakołykami. Teraz możemy właśnie oglądać, to jest moja parafia, parafia łyczakowska, parafia nader zacna, gdzie stacjonują Franciszkanie od wieków. To jest Kościół Świętego Antoniego pod wezwaniem Świętego Antoniego. W tym kościele, między innymi, chrzony był Herbert. Za nim, za tym kościołem, jest m.in. innymi skwer, który kiedyś był częścią ogrodów zakonnych. Teraz to jest miejski skwer, który zresztą też przy współudziale zakonników przybrał zacną formę. Chodzi o to, że wysprzątano, ulokowano tam ławeczki, oświetlenie i z takiego szemranego miejsca zmienił się właśnie w miejsce, w którym lwowianie mieszkańcy mogą odpoczywać. A ja mam zresztą taką taką nadzieję, że niebawem uda się nadać imię Herberta te, temu skwerowi. Ale wracając właśnie do niedzieli palmowej. Tak jak powiedziałem, to jest parafia świętego Antoniego. Młodzież parafialna przygotowała drobny kiermasz, na którym sprzedawała palmy. Całość tych środków pójdą na rzecz parafii i spora część z tych środków też będzie taką, tak Taką zapomogą dla żołnierzy, parafian, parafi Świętego Antoniego, który, którzy przybywają na froncie. Widzimy, że jest naprawdę bardzo dużo dzieci. To mnie strasznie cieszy, jeżeli chodzi o tą parafię. Tam jest bardzo aktywne takie duszpasterstwo i dzieci, i młodzieży. Więc ta aktywność jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Powiem jeszcze o tym święcie, że często mówimy, że to jest niedziela palmowa. No, przecież oczywiście mieszkańcy Jerozolimy, jak witali Jezusa, to witali go raczej gałązkami palmowymi, a nie wierzbowymi, ale w naszej tradycji tutaj miejscowej, ale w Polsce z tego, co ja wiem też, ta niedziela jest zwana także niedzielą kwietną lub wierzbną, co automatycznie łączy się z nazywnictwem tego święta w nomenklaturze ukraińskiej, a dlatego, że to święto po ukraińsku nazywa się Werbna Nedilia, to święto, które zaczyna właśnie Wielki Tydzień, i jeszcze tylko nawiążę do połączenia świąt. Z jednej strony ja jak najbardziej zgadzam się, że politycznie i gospodarczo, tak naprawdę święta w rycie wschodnim i zachodnim powinny być w tym samym czasie. Niemniej jednak, jako mieszkaniec Lwowa, jako mieszkaniec Ukrainy, jestem na tyle przyzwyczajony do tego, że tak naprawdę świętuje podwójnie, czyli z początku są moje rzymskokatolickie święta, często nazywane świętami polskimi, a dopiero Później, czy za dwa tygodnie, czy jak w tym przypadku za półtora miesiąca, jeżeli dobrze liczę, będą święta prawosławne i grecko-katolickie, i będę miał możliwość udania się do moich znajomych, żeby gościć u nich. A jak są święta połączone, to, to ja nie wiem, co mam zrobić. Czy mam spędzać czas z rodziną, czy mam się udać do znajomych. Jednak to przyzwyczajenie, że to są te święta polskie i ukraińskie, no nie wiem, chyba nazbyt głęboko zapadło w mojej świadomości. Śliczne, Arturze, te palmy, te palmy wierzbowe, wierzbne, werbne, to tak ładnie, ładnie wygląda, bardzo ładna uroczystość. Dziękujemy Ci, że nie tylko wziąłeś udział, ale rzeczywiście sfilmowałeś i mogliśmy zobaczyć, jak ta uroczystość wygląda w Lwowie. Mam w głowie to, co mówisz, mi się też podoba jednak ten różny czas, chociaż oczywiście religijnie to są pewne problemy, bo na przykład co z postem? To nie jest prosta sprawa. Czy Wielki Piątek to jest dwa razy Wielki Piątek? Czy sobie wybieramy któryś z tych terminów? Być może to ale, nie najważniejsze. Tak, Tak, ale wspomnimy o tym, że e, Ukraina już dwa lata świętuje e, w Boże Narodzenie razem z e, całym Zachodem. Czyli my jednak pożegnaliśmy 7 stycznia, chociaż w całej naszej tradycji to było głęboko ukorzenione. Więc no być może ja jestem akurat za to, żeby święto Wielkiej Nocy było jednak obchodzone razem na zachodzie i na wschodzie. To ja domyczę, na poparcie Twoich słów jeszcze ci powiem, że gdy rozmawiam z Ukraińcami, którzy, a przede wszystkim z paniami z Ukrainy, które w, w Polsce teraz w tej sytuacji wojennej się znalazły, z paniami, które znam tutaj nawet z pobliskiego sklepu, to one były zdziwione, że mamy w różnych terminach Wielkanoc i mówiły, no jak to? Przecież mieliśmy razem obchodzić święta. W tym roku jeszcze na pewno tak nie będzie. W związku z tym dla nas jest szansa, żeby przeżyć te święta w takiej formule jeszcze dwa razy, ale wielokrotnie już przeżywaliśmy Wielkanoc na Ukrainie. Tak jak powiedziałem Państwu na początku, Wojtek Jankowski też wielokrotnie przeżywał te święta. Wojtku, opowiedz o Twoich świętach Wielkanocnych z czasów, gdy pracowałeś, mieszkałeś na Ukrainie. Te, które w Twojej głowie najbardziej utkwiły, wryły się w pamięć. Tutaj na wstępie powiem, że dla Ukraińców to może jest zaskoczeniem, ale przecież większość cerkwi prawosławnych już wcześniej obchodziło święta Bożego Narodzenia razem z nami, razem z łacinnikami w tym samym terminie. I Bułgarzy, Rumuni czy Grecy byli do tego przyzwyczajeni, że Wielkanoc jest w innym terminie, a Boże Narodzenie jest w tym samym. Tutaj nie dotyczy to cerkwi serbskiej, na przykład to warto też przy okazji zaznaczyć. A co do tych standardów dwuterminowych, to ja troszeczkę płaczę nad tym. A teraz też pewnie niebawem będę miał okazję powiedzieć, dlaczego. To jest okazja dwa razy obchodzić to święto. Wtedy ten obrządek, który jest Twój, a wtedy obchodzisz go tak głęboko religijnie, a ten drugi to jest okazja właśnie, żeby spotkać się z przyjaciółmi, z rodziną i ja, będąc w Lwowie, polskie święta tak zwane polskie święta, czyli w terminie obrządku zachodniego spędzałem z rodziną w Polsce, a w Lwowie byłem w czasie tych wschodnich, bizantyjskich świąt i muszę powiedzieć wam, wiem, że wam się to nie podoba, ale Artur mnie rozumie, że ja bardzo jednak... Tęsknię za to, tą możliwością, która już chyba nie wróci. Paweł Tutaj nie. Wojtku jak najbardziej o, podtrzymuje twoją pozycję. Właśnie i Wojtek odpowiedział, co z postem. Więc jedne święta religijnie, a drugie dla... Jedne święta dla, dla duszy, drugie dla ciała. Ale weźcie panowie jeszcze inną jedną rzecz pod uwagę. Mieszane rodziny. Więc... Często było tak, że na te święta idziemy do twoich rodziców, a na tamte święta idziemy do moich rodziców. Więc jeżeli to święta łączy. będą połączone, konflikty w rodzinie. Do której mamusi na te święta pójdziemy? Więc to a, a, a teraz się łączy to się z konfliktami konfliktami kulinarnymi no bo na przykład czy w tych łączonych rodzinach czego sam doświadczam moja Ola która jest prawosławna czy ma w związku z tym przygotowywać święta w terminie katolickim czy nie ma przygotowywać świąt w terminie katolickim czy ma przygotowywać ale nie kosztować tych potraw czy w związku z tym tylko pół rodziny weźmie w tym udział ale obyśmy tylko takie problemy mieli Wojtku ja pytałem się też o te twoje święta które wyjątkowo przeżyłeś Wiem, że przygotowałeś też materiały, że możesz nam pokazać też niektóre z tych świąt, które zarejestrowałeś, też w formie wideo na Ukrainie. To prawda. Teraz, gdy wspominamy ten okres, to nawet nie myślimy o tym, że on był taki trudny, bo przyszła wojna fazie aktywnej to należy dodać i, i wszystko to zmieniła nawet jest taki mem jak siedzi Kermit Dżaba Kermit Dżaba, przepraszam i mówi tęsknię za pandemią było tak spokojnie myślę że Ukraińcy rozumieją, rozumieją ten żart ale pamiętam bardzo wielkanoc w, te, w terminie wschodnim którą spędzałem w Lwowie gdy jeszcze obowiązywały zasady dystansu społecznego ale trzeba było poświęcić pokarm. Tak samo jak katolicy rzymscy, grekokatolicy, tak samo prawosławni. Tu bym już Lecha prosił o filmiki i zdjęcie. Tak również tutaj trzeba było zachować dystans, ale jednocześnie było święcenie pokarmów. No i tak to wyglądało. To jest cerkiew przemienienia pańskiego na ulicy krakowskiej. Widzimy, ludzie stali w dużej odległości, ksiądz również w dużym odstępie i tak... Tak niestety kiedyś miało, wyglądało święcenie pokarmów w Welwowie w tym terminie bizantyjskim. to był, Przypominam, że to był wtedy trudny okres, bo ludzie czasami mieli dylemat, co mają zrobić, czy mają być w domu, czy mają iść do rodziny. To było niepokój o starszych krewnych, bo wiemy, że starsi najgorzej znosili tę infekcję. Teraz z perspektywy czasu, w momencie, kiedy trwa ta aktywna faza wojny, to się wydaje e, takim dziwnym e, wspomnieniem, ale wtedy całkiem poważnie to przecież e, niektórzy z nas przynajmniej traktowaliśmy. A właśnie widzimy moment e, poświęcenia e, i, i też widzimy, że ten dystans jest dość duży, a przecież. E, Obrządek bizantyjski lubi dosadność, lubi bliskość, lubi jak te krople wody święconej trafią w człowieka. Wtedy czuje się poświęcony, jak trafią w jedzenie, a tym razem tutaj jest e, to zupełnie inaczej w tym e, dystansie. Więc były też takie czasy, chociaż one rzeczywiście już teraz wydają się, a nie, trochę skłamałem. Tutaj już ksiądz jest bliżej i widzimy tę dosadność, o której wspominałem. To ma polecieć, ma być porządnie, nie jak u łacinników, którzy wiele rzeczy traktują Symbolicznie. I wspomnę jeszcze ten okres. Prezydent nieodległej Rumunii, no przecież z Rumunii, z Polski, z Ukrainy, przepraszam, to jest sąsiad, on wtedy prosił, pamiętam jego wypowiedź, nie przyjeżdżajcie z zagranicy. Na Wielkanoc, zostańcie w domu, wyjątkowo, żeby ta pandemia się nie rozchodziła, żeby zachować ten dystans społeczny. Więc takie są moje wspomnienia. Myślę, że już większość z nas nawet zapomniała, że tak też wyglądała Wielkanoc. W 20 roku, niedługo po świętach wielkanocnych, z Dmytrem ruszyliśmy w naszą podróż. Tak te zdjęcia mi teraz o tym przypomniały, że był taki moment, że już nie mogliśmy siedzieć w domu i pomimo różnych obostrzeń, jednak postanowiliśmy, że to jest ten czas, kiedy należy przypomnieć też o sojuszu Piłsudski-Petlura i wtedy my ruszyliśmy, ale to opowieść na, na, na inny podcast. Ty masz też przygotowane materiały z twoich Wielkanocy w kijowskich i nie tylko. Tak, dokładnie. Tak. W Kijowie dłuższy, przez dłuższy czas na placach, nawet na dwóch placach Zjednoczonych, czyli na placu Sofijowskim i na placu Michałowskim odbywał się festiwal pisanek. U nas te jajka wielkanocne nazywają się pisanki, i o tym jest, u nas z tym związana jest no wielka tradycja która też korzeniami uchodzi jeszcze chyba w czasy do chrześcijańskie. I w Kijowie odbywały się te festiwale, na których pokazywano było różne przeróżne te pisanki w, w dużych rozmiarach. Ja poproszę naszego realizatora Lecha pokazać. I tak to jest. Jedna z takich uh, pisanek, która jest, no, miała rozmiar połowy uh, wysokości człowieka, po prostu. I uh, uh, niestety ja tęsknię po prostu za tymi czasami, bo już takiego my nie mamy na naszym. Uh, Płacę tutaj, jak widać, Yellow Submarine, czyli <gryny> radio w net prawie, ale też no, w formie pisanki, takiej wielkanocnej. Bardzo fajna ta pisanka, która była tutaj, jak widzimy, to jest pisanka taka w stylu meksykańskim. I takich pisanek, proszę Państwa, było sporo, i dlatego ja kocham naprawdę Wspomnienie o tym festiwalu. Tutaj widać Świętą Sofię i też zając albo królik, tak? Królik Wielkanocny, też na placu, na placu Sofijowskim. A wspominając o Świętej Sofii w Kijowie, trzeba powiedzieć, że tutaj na zdjęciu widać Matką Boską, która jest złożona z. 70, proszę Państwa, tysięcy pisanek. To było zrobione prze, przez wybitną ukraińską artystkę Oksanę Maś, która w, stworzyła w takie, no, takie dzieło w, z, w jednej z sali Sofii w Kijowie. Gdzie połowa twarzy Bogorodicy jest odbijana też od, od podłogi, od od podłogi, i to jeszcze bardziej, jeszcze bardziej daje efektu temu dziełowi. I, i ta w, w jest nadal w Sofii. I bardzo uh, polecam i zachęcam, kiedy będzie taka okazja u Państwa przyjechać do Kijowa, uh, mam nadzieję, do Kijowa już po naszym wspólnym zwycięstwie oczywiście, uh, kiedy nie będzie uh, w, w niebezpieczeństwa uh, uh, słyszenia Syren, uh, spadania też rosyjskich rakiet, itd., 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 to można spokojnie na spokojnie pójść do uh, Sofii i zobaczyć to. No, tą instalację, albo po prostu wielkie dzieło Oksany Maś. Koniecznie trzeba zobaczyć, robi to wielkie wrażenie Wojtek Jankowski. Przepraszam, jeszcze Dmytro oczywiście powróci z opowieścią o pisankach. Dzisiaj opowiadając o Kołomyi i o Muzeum Pisanki, to ciężko, żebyśmy w tym okresie o tym nie wspomnieli, ale Wojtek Jankowski i jego pisanki. No właśnie, jeżeli mi pozwolicie, Dmytro pokazał swoje, to ja też chciałem. Z jednej strony pokazałem Państwu tę Wielkanoc pandemiczną, ale zaraz potem rozpoczęła się aktywna faza rosyjskiej agresji i w pierwszym roku, to też była trudna Wielkanoc, ludzie też nie wiedzieli, jak się mają zachowywać, w pierwszym roku tej aktywnej fazy, czyli w roku 22, przed soborem świętego. Jury była wystawa, i tu Lecha poproszę, żebyśmy popatrzyli, nacieszyli nasze oczy. Trochę tak jak w Kijowie, a trochę inaczej wystawa pisanek. Pamiętam też, że niektórzy się niepokoili jednak, że przychodzili w okresie świątecznym, byli w miejscu, gdzie momentami był tłum. Tu akurat wybrałem taki moment, gdy tam oglądałem, żeby nie było dużo ludzi. To, to jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, jak, jakie niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo czyha na nas w różnych miejscach Ukrainy. Więc ja czekałem na taki moment, żeby tam nie było dużo ludzi. Przyszedłem pod sobór i posta Postanowiłem przynajmniej część tych pisanek, ich było dość dużo sfotografować. Widać, że one są takie w takim stylu dalekim czasami od religijnego, bo tutaj wręcz są to dość żartobliwe. Tu widzimy groźnego psa na przykład, a tutaj no to jest chyba Budda, więc taki charakter niekoniecznie religijny, czy niekoniecznie są tam wzory tradycyjne, czy symbole chrześcijańskie, ale są za to piękne. Dziewczyny, bo lwów ma to do siebie, że, że tutaj są piękne dziewczyny. A to są chyba karpie japońskie. Tak mi się wydaje. A tu już mamy rzeczywiście wzór, wygląda na bizantyjski. Więc o, dziękuję za powtórkę. Więc też mieliśmy takie z, z wzorem, z, z motywem chrześcijańskim. Więc ja pamiętam jeszcze. Taką Wielkanoc w Lwowie i strasznie się cieszę, że przy tej okazji odgrzebałem te zdjęcia, bo już zdążyłem Pawle o, o, zapomnieć, że je mam. Faktycznie, gdy przygotowywaliśmy ten nasz program, też znowu sięganie do archiwów, sięganie do zdjęć to są niesamowite przeżycia, niesamowite wspomnienia. Za chwilę jak o kilku rzeczach ze swoich Wielkanocy przypomnę, ale Artur Żak, proszę bardzo. Ale do tematu pisanek muszę dodać. W Lwowie, mało kto wie, ale w Lwowie jest muzeum pisanki, a bardziej ekspozycja pisanek. W klasztorze grecko-katolickim, żeńskim, reguły unijowskiej kiedyś to był klasztor Benedyktynek. Wspaniałe miejsce, bardzo symboliczne i bardzo takie ciche, bardzo klasztorne. I mało kto z turystów tam dociera, ale tam jest ekspozycja i siostry chętnie pokazują, Ekspozycji ponad 1500 pisanek. Mają też kopie pisanki, najstarszej pisanki znalezionej na terenach ukraińskich. I tak jak Dmytro powiedział, to są pisanki jeszcze daleko, daleko przed chrześcijańskie. A dodatkowo jeszcze jedną rzecz. Wy, wy się chwaliliście, a ja mam przy sobie o kolekcję pisanek mojej y, małżonki to jest jeszcze to są pisanki Pokaż drewniane cały koszyk cały koszyk proszę cały pokazać. koszyk pokazać Cały koszyk różnych pisanek zbieranych przez lata. W każdym miejscu, w którym była mama mojej małżonki, niestety już świętej pamięci, czy też Marianka, czyli moja małżonka, to kupuje właśnie takie drewniane pisanki. Pewnie specjaliści patrząc się na te pisanki, byliby w stanie je do, co, po regionach poszeregować. W tym koszyku także są polskie pisanki przywiezione z Polski. Niemniej jednak to jest tak taki artefakt e, e, nasz rodzinny i stale wykorzystywany do dekoracji świątecznej, więc musiałem to dodać i zapraszam wszystkich właśnie do klasztoru e, w Lwowie, bo, bo nie tylko warto zobaczyć ekspozycję, a, a i sam klasztor, on przycudnie się zachował. Do naszych Coś państw. mam wrażenie. Dmyczę, że Artur postanowił ci ukraść trochę temat Muzeum Pisanki, który będzie <noise> później. A Lwów nie chce odpuścić koło myj i chce udowodnić, że też w, tym, w tej materii ma coś do pokazania, ale ty masz coś do dodania. Ja mam do dodania, że po pierwsze, że wielkie brawa dla malżonki Artura, bo to robi naprawdę wielkie wrażenie, ponieważ ja też mam pisankę od mojej malżonki, która też w, zrobiła taką pisankę, proszę państwa. To jest, no, mi się bardzo to podoba. Tak naprawdę ona zrobiła tą pisankę w w Wasylkowie, w, u mistrzyni, tak, która specjalizuje się na tych pisankach. Tutaj każda detal, każdy kolor ma swoje znaczenie symboliczne. Tutaj są też i kwiatki, i ptaszki, i tradycyjne kolory pisanek ukraińskich to są w czerwonej, żółtej, niebieskiej i czarnej, proszę państwa. I każdy też region różnił się, ale o tym trochę później powiem, kiedy będę opowiadać o kolomy, oczywiście. Ale jeszcze jedna ciekawostka zdarzyła się w ubiegłym roku w 2023 w Lwowie gdzie to nie jest moje zdjęcie czy możemy my jego pokazać tak to mamy zdjęcie to już nie pisanki tylko tak zwane paski tak czyli tutaj w Lwowie podczas świąt wielkanocnych był stanowiono rekord tych pasek jednocześnie upieczonych i wystawionych w trybie Trezuba we Lwowie. Także nie wiem, czy Artur był na tym wydarzeniu. Ja nie byłem to zdjęcia z internetu, ale to też jest związane ścisłe związane z obchodami w wielkiej nocy. Nie, nie był na tym woda. wydarzeniu. Mów, Tak, to Aby. proszę, Arturze, dokończ, proszę bardzo. Nie no ja chciałem właśnie wytłumaczyć, czym jest ta słynna paska, czyli to nie, babka. Nie, nie, uciekaj, babka z tym brudzana. tematem uciekaj, ty z no tym dobrze. tematem uciekaj, ten temat będzie to później. To sięga daleko, paska, daleko w czasy przedchrześcijańskie. Pascha babka drożdżowa dzisiaj u nas się pojawi i pojawi się w oryginalnej formie, w formie pieczenia. Także proszę mi tutaj e, z tym tematem teraz się nie pojawiać. Dajcie wreszcie. Oryginalna forma jest sera, tak naprawdę. E, e, dajcie mi wreszcie, żeby opowiedzieć o, o też mojej w, w Wielkanocy, o kilku takich przeżyciach, chociaż o dwóch Wielkanocach poświęcimy dział. Front. Ale teraz, jeżeli mogę poprosić Lecha, bo chciałbym zwrócić uwagę właśnie na kilka elementów przy tej okazji. Lechu, masz zdjęcia też ode mnie. Jeżeli uda Ci się teraz pokazać, to bardzo poproszę. To ta wystawa, nie wiem czy to jest ta sama wystawa, na której był Dmetro, bo wydaje mi się, Dmytrze, że ta wystawa pomiędzy Sofią a Soborem Świętego Michała, ona się odbywała przez kilka lat i rzeczywiście wspaniałe i przepiękne były te wielkie pisanki. Jednak bardziej mi się podobały te, które miały Taki charakter bardziej, bardziej nawiązujący do tradycji świąt niż te bardzo współcześnione. Ale na tym zdjęciu zobaczycie Państwo też coś niezwykłego, bo widać, widać tam w odległości, pewnej odległości, widać karuzelę, młyn diabelski. Ten młyn później był przeniesiony pod sam sobór Michała i grające takie melodyjki przeróżne pod soborem świętego Michała Archanioła dosyć dziwnie wyglądały, jak, jak i pociąg z, ze znanymi z komercyjnego wydania jajek niespodzianek. To też się pojawiało w tej tradycji ukraińskiej. Bardzo często takie elementy dziwne, dziwnie synkretyczne e, mogą mieć miejsce. Mamy chyba jeszcze jedno zdjęcie Lechu z, z, tego, z tego, tak, o to jeszcze mamy jedno zdjęcie, akurat teraz widać Sobór Świętego Michała Archanioła. Ale przypadkowo poszukując zdjęć do następnej opowieści, opowieści frontowej, ale znalazłem jeszcze króciutkie filmy, które chciałbym Państwu pokazać, bo to były Filmy, które gdzieś służyły jako notatki, jeżeli Lechu możesz je teraz puścić, to właśnie, dlaczego je nagrywałem? To akurat wyżgorod pod Kijowem, bo mówił. Mówił Wojtek Jankowski o tej dosłowności święcenia, czy, czy, czy Artur chyba, o dosłowności święcenia wodą. Nie tylko dosłowność święcenia wodą, ale też dosłowność święcenia pokarmów w koszykach. Jak Państwo widzieliście, tam po prostu znajduje się albo cały chleb, albo paska przede wszystkim najczęściej, ale znajduje się też butelka wina, świeczka. To nie zawsze jest świeczka, tylko to po prostu jest duży znicz. I te koszyki są wielkie. Na następnym filmie chyba będzie nawet moment święcenia, może jeszcze. Coś uda nam się więcej zobaczyć. To jest święcenie pokarmów. Dmytro wspominał o tym, że, że tego dnia uroczystości trwają całą noc i faktycznie, Dmytrze, to też różni obrządek zachodni od wschodniego. Tak, to u nas inaczej wygląda na święcenie pokarmów. Jest po południu, tutaj jest nad ranem i kończy właściwie tą część, część przeżycia i zmartwychwstania. Ludzie teraz po tym poświęceniu z pokarmami idą do domu, już jest widno Idą do domu i pokarmy spożywają. Chyba jeszcze jeden film mamy z tego wydarzenia. To dokładnie dużo wody musi się polać na te wielkie koszyki, w których po prostu jest to jedzenie, które będzie spożywane na stole. Nie żaden jakiś tam symbolizm, że kawałeczek chlebka, kawałek kiełbaski. Cała kiełbasa, cały chleb, wielki pojemnik z solą i z pieprzem. Wszystko jest poświęcone, ma być poświęcone tak, jak. Nie ma jakiegoś tam kawałeczka. To, co jest święcone, to się po prostu później je i jest smaczne. Arturze. Ale w tradycji rzymskokatolickiej, Pawle, to też się zmieniało. Niegdyś przed kościół zajeżdżano furami i przewożono wszystko, co będzie się spożywało w trakcie świąt. Wcześniej też do bardziej zacnych domów księża przychodzili sami z święceniem. Tak się odbywało kiedyś we Lwowie. Co, co bardziej majętne domy miały nawet specjalny pokój na ten czas przygotowany, gdzie wszystkie... Potrawy się ustawiało, i ksiądz przychodził, nawiedzał dom, święcił pokarmy, ale także rozmawiał z domownikami, z głową rodziny, z żoną, z dziećmi, więc tak to się odbywało. Faktycznie te koszyki kiedyś były dużo większe, a nawet na wsiach to były całe wozy, fury, na których były wy wypakowane, wyeksponowane pokarmy świąteczne, więc tradycja się zmienia. Wiem, że Cyganie też święcą między innymi e, alkohol, w tym e, i wino. A z drugiej strony przecież liturgia ognia w kościele rzymskokatolickim też odbywa się w nocy. Więc e, i święci się pokarmy czasami też na rezurrekcji, jeżeli ktoś e, zapomniał. Więc akurat te tradycje przenikają się. Niektóre nabierają rozmachu, a niektóre e, trochę się zawężają. Ale ja nie wiem, czy ja bym chciał z takim dużym koszykiem zmierzać do kościoła. A w właśnie. może w naszym to przypadku to plecak musiałby być. Musiałby, e... musiałby być plecak, ale to po, ponieważ zaraz spróbujemy odpowiedzieć na twoje pytanie, ale powiedziałeś, to jest bardzo ciekawy wątek, bo on się pojawił też, gdy kręciliśmy dla Państwa właśnie ten proces wyrabiania paschy, paski czy też babki drożdżowej. Cyganie, tak, faktycznie święcą, święcą też i robią największe te babki drożdżowe. Potem można. Poznać, że jest cygańska, ale jest też, zanim może, albo dobrze, spróbujmy odpowiedzieć na to, co, co u nas się święci. Widzieliście, że w Wyszgorodzie na przykład jest w koszyku butelka wina. Ja muszę się przyznać, że w Polsce tego nie widziałem, a nawet wyobrażam sobie, że mogłoby to spowodować pewne, no, wywołać pewne nie najlepsze emocje. Może się mylę. Ale jest, przecież święci się wino, jest cała, ale całe święto potercie? temu poświęcone. No przychodzisz ja muszę, i święcisz ale... wino w kościele, ale tylko, no, że nie podczas ja Wielkanocy. No, no właśnie, mówimy o Wielkiej no. Sobocie, ja nie wiem, no, może się mylę, no po prostu ja nigdy nie widziałem, zresztą do tych koszyków, z którymi ja zawsze chodziłem, to tam co najwyżej malutki kieliszek by się zmieścił. Ja no, dodam, ja przepraszam. Przepraszam, może ja dodam... autorytet odwina, autorytet odwina Wojtek Jankowski. Tak, tak Nie wiem, dlaczego zasługuję na takie, na takie określenie. Chciałem powiedzieć, że na Mazowszu, przynajmniej w Warszawie, one były dość skromne i jeszcze nie, niekoniecznie dało się zobaczyć, co jest u sąsiada, bo je się zakrywało. To znaczy, to jest, tak, w takim koszyk jest w koszyku jest taka chusta, nie wiem, czy to jest dobre słowo. Tam dopiero są te e, pokarmy. E, święcone, a potem się zakrywało. Moja mama jeszcze mi chyba dawała kiedyś yy, Boże, agrafkę. Wydaje mi się, że dawała mi agrafkę albo szpilkę, żeby przypadkiem wiatr nie, nie zawiał i, i nie rozwiało się to, co jest w środku. I u mnie i w, w tych koszykach, do których udawało mi się zajrzeć, to zazwyczaj było skromnie. Było trochę wędliny, trochę kiełbasy, jajka oczywiście obowiązkowo, sól, pieprz. Niektórzy święcili yy, wodę i właściwie Wydaje mi się, że to wszystko. W każdym razie u mnie w domu tylko tyle było. Coś zielonego musiało się znaleźć, barwinek i zazwyczaj figurka baranka. Tak mi się wydaje, że to te elementy, które tradycyjnie u nas tak, tak. były. Dmetro Antoniuk, jeszcze przed Arturem. Ja e, tylko dodam, że. Po memu, mojemu zdziwieniu też ja niejednokrotnie podczas święcenia tych koszyków wielkanocnych widziałem, że ludzie święcą butelkę wódki. Tak wprost. I, i, i to zdarzało się często, tak. No, ja też tego nie, nie do końca pojmuję, ale nasze świadniki, tak, panocci, czyli księ księży prawosławni e, też mówią o tym, że no, podczas e, e, święcenia tych wielkanocnych koszyków e, jest sporo ludzi, których oni widzą raz w roku w ogóle w cerkwi, bo oni po prostu przychodzą, bo jest taka fajna tradycja e, paschalna w wlkodnia, i w, w, tylko raz w roku oni przychodzą, żeby poświęcić wszystko, co wy panowie wymieniliście przed tym, a jeszcze do, na dodatek buteleczkę wódki. No to księża rzymskokatolicy też zwracają na to uwagę. Zwracają uwagę, że święcenie pokarmów to jest tylko i wyłącznie tradycja. To, to nie prowadzi do zbawienia, to, to tylko i wyłącznie pomaga nam dojść do prawdy. I, i faktycznie też zwracają uwagę na to, że, że ludzie. Tak naprawdę ludzie robią to, co jest najprostsze, bo taki symboliczny gest, ile trwa święcenie? 5-10 minut maksimum. Dużo trudniej no jest właśnie, na przykład... No właśnie w cerkwi prawosławnej nie, bo to, co powiedział Artur, no w cerkwi prawosławnej musisz sobie odczekać całą noc właściwie. Oczywiście są sprytni ci, którzy przychodzą na jakąś Eeeem. część, ale, ale to, nie jest, to nie jest przyjście na 15 minut, bo to jest przecież zbiorowe święcenie i to też różni właśnie ten nasz zachodni obrządek od tego, co jest w kościołach prawosławnych. To nie jest co 15 minut wychodzenie na parę minut, tylko to jest po prostu raz na zakończenie tej, nie chcę popełnić błędu, ale chyba liturgii, no to byłoby właściwe słowo, wielkanocnej. Dokładnie tak i ja powiem, że ja niejednokrotnie stałem całe nabożeństwo wełykodnie od godziny mniej więcej 23.00 45 i do godziny 4 nad ranem, kiedy to akurat nastąpiło po skończeniu liturgii, a nastąpiło też to święcenie tych pokarmów, tych koszyków i tak Ale i powiem, że to nie jest w ogóle łatwe doświadczenie, bo przypominę Państwo, że w Kościele Prawosławnym My nie siedzimy na ławkach, my stoimy cały czas i w nocy stać około 4 godzin, to, to trzeba mieć po prostu wytrwałość i, i, i po prostu oddawać, się do, oddawać siebie do modlitwy. Po co ty tam jeszcze jesteś? Te filmiki pochodzą w no, chyba, filmiki z 2017 roku prawosławnie. Po, pozwól, że dokończę, dokończę myśl. Pochodzą z 2017 roku i to nabożeństwo trwało nie 4 godziny, ale trwało 8 godzin, i to rzeczywiście było przeżycie, przeżycie ciężkie. Właściwie to jest niemożliwe, żeby wytrzymać tyle godzin stojąc w cerkwi, więc co jakiś czas jednak trwa taka rotacja: ktoś wychodzi na zewnątrz, za chwilę wraca. Specyficzna jest też formuła modlitewna, i właściwie teraz chciałem do tego nawiązać, bo w Kościele Rzymskokatolickim to też. Była kiedyś tradycja powszechna, teraz nie jest albo jest rzadką tradycją, ale od niedzieli wielkanocnej w kościołach wschodnich przez okres wielkanocny, niektórzy może nie przez cały okres, może tylko na początku, ale dosyć powszechne, a na przykład w Karpatach wręcz obowiązkowe jest witanie się w sposób taki: Chrystos Woskres. Wojeste Nowoskres. W tradycji rzymskokatolickiej tutaj też to jest obecne, czyli Chrystus Ale ja pewnie, ja, że nie widziałeś kogoś, kto wchodzi do sklepu i w ten sposób się wita w Polsce. Myślę, że nawet byłoby to dosyć skomplikowane, w, 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 nawet pewnie w regionach wiejskich. A na Ukrainie jest to jednak dosyć powszechne. Nawet w zlaicyzowanym, zgubiłem gdzieś literę, Kijowie, Wojtek Jankowski. Kijowie. Ale muszę powiedzieć, tak jak wiecie nasi, słuchacze, a przede wszystkim widzowie, może nie to powiem, 9 lat mieszkałem w Lwowie i moim zdaniem, na moich oczach przebiegał proces laicyzowania, może nie, 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 nie społeczności, nie mieszkańców Lwowa, ale tych form grzecznościowych i pamiętam na samym początku, pierwszy rok, drugi, zawsze było Chrystos, Woskres i to było przywitanie, jak ja zapomniałem odpowiedzi, to jeszcze ktoś tam po akcencie się może zorientował, że ja jestem nie tutejszy i poprawił to, to ja się już nauczyłem i po czterech, pięciu, sześciu, siedmiu latach już wchodziłem, mówiłem Chrystos woskres. I zauważyłem zauważałem u młodych ludzi, sprzedawców i, i innych, czasami zdziwienie i zauważyłem, że ta forma powoli w Lwowie odchodzi, ale Artur może, może wie lepiej. Mam wrażenie, że jesteśmy świadkami też pewnych przemian społecznych czy zwyczajowych w Lwowie i w, w innych miejscach zachodniej Ukrainy. Myślę, że masz rację Wojciechu, chociaż dotychczas na przykład e, na wsi e, na co dzień e, widać się z ludźmi mówiąc, może e, nie Chrystus kres, tylko, nie, tylko niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I to jest e, grzecznościowa forma przyjęta e, na wsi, e, albo sława i Przecież to jest e, normalna forma przywitania się w, w wioskach e, ziemi lwowskiej. O górach to ja już nie mówię. Przecież e, jeżeli tak się nie przywitasz, to cię je traktują e, od razu tak trochę inaczej. Mniej przyjaźni, że to takujmy. Do tego warto dodać, że bardzo jest rozpowszechniony zwyczaj, który w Polsce też występuje, szczególnie w niektórych regionach, ale odwiedzania grobów zmarłych, ale nie symbolicznie z modlitwą i zapaleniem świeczki, tylko jednak z biesiadowaniem na tych grobach. Tam się też spożywa te pokarmy, które wcześniej są poświęcone. Przynosi się też pokarmy, które lubiły osoby zmarłe, o ile taka wiedza jest. Spożywa się też alkohol, i wtedy widać, że na cmentarzu, wtedy cmentarz ma taką formułę, naprawdę można powiedzieć wręcz biesiadną, stąd też na ukraińskich cmentarzach bardzo często stoją stoły przy grobach, nikogo to nie dziwi, a wręcz dziwi jeżeli grób jest pusty, na grobach też pozostawia się później smakołyki, słodycze a takie smakołyki słodycze wzięte z grobu też można zjeść i to jest panowie ten czas, kiedy przejdziemy Able, do dodam. Do... jeszcze dodam tak. święcenie grobów na Wielkanoc, to co u nas jest 1 listopada może teraz się walnę w tym, ale wydaje mi się, że to, co się u nas odbywa przy wszystkich świętych, to, to w tradycji bizantyjskiej jest na wielkanoc. I ja często mam pytanie, czy u Was się święci groby na wielkanoc? Nie, przychodzimy na groby, staramy się, by one były zadbane w tym okresie, ale czegoś takiego nie ma. W rzeczy samej tak, to nie jest... ma. No właśnie, tylko Proszę. ja jeszcze dodam jedną rzecz. E, oczywiście jeżeli chodzi o zachód, zachodnią część Ukrainy, e, to ta tradycja spożywania pokarmów na cmentarzach na Wilkanoc jest dużo mniej rozpowszechniona niż w centralnej i wschodniej e, Ukrainie. Tutaj na zachodzie też pomimo tego, że 1 i 2 listopada to nie są święta ani prawosławnych, ani greckich katolików, to on, e, greccy katolicy, a nawet prawosławni niejako Rozpędem idą 1 i 2 listopada, oczywiście nie pomijając odwiedzania grobów swoich bliskich na Wilkanoc. Niemniej jednak te uczty praktycznie się nie zdarzają. One są widoczne u cyganów. Tak, Cyganiem faktycznie bisiadują na, na grobach. Tutaj, jeżeli prawosławni nawet przychodzą z jakimś jadłem, to to jest w dużo skromniejszej formie niż z tego, co wiem w centralnej i wschodniej Ukrainie. A Artur ma bardzo lwowsko-centryczne spojrzenie, jakby pojechał na Wołyn, raz w życiu musiałby zmienić to zdanie. Teraz przechodzimy do działu front. Dział Front. Proszę Państwa, dzisiaj w dziale Front nie opowiemy o tym, jak wygląda realna sytuacja na froncie rosyjsko-ukraińskim. Nie będziemy opowiadali o tych wszystkich miejscowościach i nie opowiemy też, jak wygląda ta Wielkanoc bezpośrednio. Być może kiedyś wrócimy po, po tym fakcie, może uda nam się zdobyć materiały, ale chciałbym w tym dziale powrócić do tych świąt Wielkiej Nocy, które spędziłem z ukraińskimi żołnierzami na linii. Frontu. Pierwsze takie święta miało miejsce w roku 2018. Za chwilę Państwo zobaczycie zdjęcia, gdy ja będę mówić. To będzie, te zdjęcia będzie pokazywać Lech Rustecki. A mówiliśmy, dzisiaj jeszcze się pojawi pascha, paska, ta babka drożdżowa, która jest takim świątecznym symbolem na Ukrainie, równorzędnym właściwie jak pisanka. To zdjęcie zrobiłem w Marince, Marince tej, której nazw którą nazwę Państwo bo teraz doskonale znacie, wtedy to była miejscowość, która praktycznie leżała na linii rozgraniczenia wojsk rosyjskich i, i wojsk ukraińskich. Miasto cały czas ostrzeliwano od, i będące w takiej sytuacji od 2014 roku. Gdy wszedłem do sklepu w tym czasie, gdy było słychać na ulicy wybuchy, to oczywiście w sklepie w piekarni miejscowej można było kupić, kupić też paskę, ten jeden z symboli Wielkiej Nocy. Na tych zdjęciach widzicie Państwo, Plakaty, które ostrzegały i o niebezpieczeństwie, o niebezpieczeństwie min, niewybuchów, które były wszędzie w całym mieście, też w szkołach. Też informacje o tym, o tym mówi ten plakat, że od 3 do 15 lat grozi za separatyzm, bo wtedy przypomnijmy, że tym głównym elementem, który pojawiał się w przestrzeni publicznej, to był rzekomy separatyzm tych, którzy walczyli przeciwko wojskom ukraińskim. W rzeczywistości od początku wiedzieliśmy, że nie chodzi o separatyzm, tylko chodzi o. Rosyjską agresję, a to wyglądało tak wyglądała, e, wyglądał obiad czy śniadanie w okresie świątecznym na, w jednostce wojskowej, w której wtedy e, byłem, w miejscu, które znajdowało się na pograniczu, przy, praktycznie przy samej przy samych tych już miejscach, które były pod kontrolą e, rosyjską. Pojazdy, którymi ukraińscy żołnierze się przemieszczali, pogoda była piękna. Towarzyszyłem wtedy ojcu Sergiejowi Dmitriewowi, którego widzicie po lewej stronie, to on dwa razy zabrał mnie na Wielkanoc na w froncie, zabierał mnie do swoich znajomych, do pododdziałów wojskowych, to znaczy do swoich znajomych w tym znaczeniu, że to była brygada, w której służył jako kapelan wojskowy. Jeździliśmy, on jeździł z tymi paskami, z tymi babkami, które były przekazywane przez wolontariuszy, ale przede wszystkim oczywiście z modlitwą, z uśmiechem, tak jak na tym zdjęciu z kołem ratunkowym. Ojciec Sergiej Dmitriejew twierdził i opowiada zawsze, że nie tylko modlitwa, ale też dobre Słowo i ta radość się należy żołnierzom. Gdzieś znalazło się też moje zdjęcie, o tyle ciekawe, że bez brody. To zdjęcia autentyczne, nie ale było w nich dużo radości, pomimo tego, że to były ciężkie momenty i to realne pozycje wojskowe. Wszędzie, gdzie przyjeżdżał ojciec Sergiej Dmitriejew, gdzie przyjeżdżaliśmy, przechodzili żołnierze. To jest mieszkanka dokładnie linii przyfrontowej. Za nią, tam dalej są już Rosjanie. Po lewej stronie od niej też są Rosjanie. Ona jest na terenie kontroli przez ukraińskie wojska. Dziękuję ukraińskim żołnierzom, że przyjechali do niej z tą symboliczną paską i z modlitwą. Ja byłem zaskoczony, że tak wielu żołnierzy bierze udział w uroczystościach religijnych, a jak Państwo widzicie, czasami miejsca były niezwykłe, czasami to była zbrojownia pośród karabinów. Wygląda i dźwięczy inaczej modlitwa. Ale okazywało się i ojciec Sergiej też mnie na to zwracał uwagę i poprosiłbym Cię Lechu, żebyśmy się zatrzymali przez chwilę na tym zdjęciu. Ojciec Sergiej, jeżeli jest taka możliwość, Ojciec Sergiej zwracał mi uwagę, że w tej modlitwie bardzo cze, u, często uczestniczą też osoby, które na co dzień. Wcale nie są osobami religijnymi, albo wręcz deklarują się, że w Boga nie wierzą, a jednak na modlitwę przychodziły, rozmawiały z ojcem Sergiejem i gdzieś odczuwały wagę tego momentu. A te momenty naprawdę były niezwykłe. Proszę Państwa, to pod Malinką, taka pozycja wojskowa, gdzie przyjeżdżaliśmy, trzeba było daleko iść w środek ciemnego pola. a Oczywiście mieliśmy przewodników, żołnierzy w życiu, myśmy nie znaleźli tych miejsc, bo te miejsca były kompletnie ukryte. Nagle jak z podziemi pojawili się żołnierze, Gdzieś znaleźliśmy kawałek miejsca, które było zacienione tak, żeby było można zapalić tam świeczki, bo wróg był w bezpośredniej bliskości. Gdy trwała modlitwa w środku nocy, to noc soboty na niedzielę wielkanocną. To była jedna z, to była jedna z ostatnich pozycji, do których dojechaliśmy w tę w no, w wielką noc. Nad nami świeciły się gwiazdy, rozgwieżdżone niebo, tam nie ma żadnych światł, bo no, jedyne światła to były właśnie od tych. Od tych Świeczek, więc niebo rozgwieżdżone w sposób niebywały, i proszę Państwa, nagle przecina niebo, przecina lecący, lecąca Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Sprawdziłem to na, na są specjalne programy, które dają możliwość. Akurat wtedy tak się działo, że w ogóle śledziłem loty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nawet korzystałem z ich zdjęć. Nie ma żadnego problemu, żeby z załogą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nawiązać też kontakt, uczestniczyć. W lekcjach. To był temat, który wtedy mnie pasjonował. I gdy zobaczyłem przelatującą środkiem nieba tą Międzynarodową Stację Kosmiczną, wtedy, gdy trwała modlitwa Wielkanocna, to wydało mi się, że to jest tak nieprawdopodobne. Zwłaszcza jeszcze też świadomość, że ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to międzynarodowy projekt, w którym uczestniczą i Amerykanie, i Rosjanie. Że Rosjanie lecą teraz nad tymi pozycjami ukraińskimi, gdzie trwa modlitwa Wielkiej Nocy, a oni lecą no, z innym zadaniem, z inną, Myślą. To było niezwykłe doświadczenie tego roku 2018. Następne zdjęcia już są z roku 2019 to z kolei, z kolei pozycje pod Bachmutem, pod tym Bachmutem, który dziś jest już w rękach rosyjskich i na pewno te pozycje też są w, w rękach rosyjskich, wtedy, wtedy były pod kontrolą ukraińską, a wtedy ci żołnierze mówili o tym, że obawiają się tego, że może przyjść przyjść czas tej wielkiej inwazji, może przyjść czas Wielkiej wojny, chociaż oni wojnę mieli wtedy na co dzień, wtedy, gdy myśmy o tej wojnie słyszeli rzadko. I w mundurach, z pełnym ręsztunkiem, ale też ten sposób dosłowny, o którym opowiadaliśmy w aktualnościach, z całym jedzeniem przychodzili po to, żeby ojciec Sergiej te pokarmy poświęcił, żeby ich poświęcił, żeby otoczył ich modlitwą, która dawała im poczucie nie tylko uczestniczenia w uroczystości religijnej, ale Dawała im też optymizm, dawała też wiarę, że w jakiś sposób dodatkowo im pomaga, dodatkowo ich chroni. Stąd, tak wśród dużej części ukraińskich żołnierzy takie znaczenie mają symbole religijne, krzyże tutaj moment poświęcenia za pomocą krzyża wody w, w wiadrze to zdjęcie znalazło się też na okładce książki poświęconej ukraińskim kapelanom wojskowym różnych konfesji, a to codzienność życia na froncie, w której też uczestniczą kobiety ukraińskie. Wojskowe, które walczą i gdzieś w tym wszystkim też, oczywiście, znajdowały czas na chwilę, chwilę dla siebie. A ja też miałem chwilę dla siebie, znalazłem motocykl, którym nawet udało mi się przejechać, a motocykle uwielbiam. Nawet w takich frontowych warunkach to inaczej, inaczej wyglądało. Symbole religijne zobaczycie też Państwo na kamizelce kulodpornej tego żołnierza. On nas woził w miejscach tak strasznych i tak przerażających, a zawsze, zawsze. Był pełen optymizmu i, i radości, zapewniał, że nic się nam nie stanie. W różnych miejscach była modlitwa, czasami w okopach, czasami pod namiotem, czasami w zbrojowni, a czasami w szczerym, w szczerym polu, gdzieś tam na horyzoncie mogli być Rosjanie, mogli to obserwować. Tak wyglądała rzeczywistość frontowa i tak wygląda zapewne, i tak będzie wyglądać zapewne w tym roku. Można, w, 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 możemy z całą pewnością stwierdzić, że większość e, żołnierzy na froncie będzie obchodzić Wielkanoc w tym terminie wschodnim, w terminie prawosławnym, ale pamiętajmy, że wśród nich są też. Rzymscy katolicy, i gdy państwo, gdy wszyscy będziemy za świątecznym stołem, oni też na pewno będą myśleli o tym, co dzieje się w ich domach, jak wyglądają święta, na które do domów nie mogli powrócić. Pamiętajmy, że ta wojna wciąż trwa, że jest brutalna, że jest straszna i że ci chłopcy. Pozwalają nam, żebyśmy w naszych domach mogli świętować i mogli nawet o tej wojnie czasami zapomnieć. Dwie, dwa razy w czasie frontu byłem, spędziłem Wielkanoc na. Tam daleko na wschodzie, pod ostrzałami, a z ojcem Sergejem, Dmitryjewem dziękuję mu serdecznie za to, że mogłem w tym uczestniczyć, że mogłem zobaczyć z bliska święta na froncie sytuację wyjątkowo pewnie niezwykłą, i, i, ale sytuację, w której która też bardzo potrzebna i przede wszystkim dla tych żołnierzy. I jak państwo widzicie, czasami z dużą dużą porcją humoru, szczególnie w wykonaniu ojca Sergeja Dmitriewa, którego teraz serdecznie serdecznie Pozdrawiam. No i cóż, to w takim razie dzisiaj nietypowy dział w front, ale chyba mamy jeszcze filmy, zapomniałem. Spróbujmy jeszcze pokazać filmem. One jeszcze w jakiś sposób może taki pełniejszy pokażą. Tutaj jesteśmy w bezpośrednio. W żołnierz, który idzie po prawej stronie, dowódca pokazuje, że po lewej stronie są pozycje rosyjskie. Dokładnie za tymi domami my idziemy na jedną z pozycji wojskowych, ostatnią taką wysuniętą, a, w, a ale gdzieś tam unoszą się dymy, ale ojciec Sergiej stwierdził, że musi dotrzeć do wszystkich żołnierzy i wszystkim żołnierzom złożyć życzenia, ze wszystkimi się pomodlić, jak Państwo widzicie gdzieś tam pod tą siatką maskującą z zapalonymi świeczkami tak wyglądała ta uroczystość modlitwy, poświęcenia pokarmów, przekazania tej, przekazania paski, tego ważnego symbolu na wschodzie, nawet ważniejszego chyba w tym momencie niż, niż jajka, bo nie przypominam sobie, czy jaka woziliśmy, a na pewno paski musiały być. Oby Wielkanoc dla rzymskich katolików, którzy są na froncie, przebiegła jak najspokojniej, żeby też mieli ten moment, żeby o Wielkanocy pamiętać. A oczywiście wspomnimy i będziemy przypominać o tym, jak przyjdzie czas na Wielkanoc Wschodnią. Na pewno do tego tematu powrócimy. To taka trochę inna opowieść frontowa. Za chwilę wywiad, też wywiad będzie inny niż zwykle, bo w tym wywiadzie nawiązujemy do naszej. I naszego wspólnego wyjazdu z Wojtkiem Jankowskim w roku 2022 na linię przyfrontową praktycznie w wodzie Mikołajowskim a na pewno w te miejsca które zostały wyzwolone miejscowość Kyseliwka Kisielówka miejscowość gdzie został zniszczony kościół tam ten kościół na razie nie jest odbudowany ale tam powstaje czy powstała tymczasowa kaplica te miejsca odwiedził też ważny gość z Polski i z nim i z kapłanem miejscowym przeprowadziliśmy tę rozmowę, którą Państwo usłyszycie w części wywiad. Kanał Czarne Niebo Paweł Bobułowicz i dzisiaj wyjątkowa rozmowa, bo wyjątkowe miejsce i wyjątkowi goście. Łączymy się z Mikołajowem na Ukrainie daleko, bardzo daleko, a naszymi gośćmi jest ksiądz generał Krzysztof Olejnik ze Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Szczęść Boże? Boże. I ksiądz Aleksander Repin, którego Państwo możecie już znać, bo to proboszcz parafii świętego Józefa w Mikołajowie i bohater też naszej opowieści o Kyseliwce. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Za chwilę jeszcze do Kisielówki, Kisielówki powrócimy w naszych pytaniach, ale chciałem zapytać się księdza generała o te odczucia w Mikołajowie, bo mówimy o kisierówce mówimy o tym bliskości do frontu, ale Mikołajów nie jest miastem też bezpiecznym. Jest miastem, na które spadają rakiety. Ksiądz generał na pewno i widział rezultaty tego, a być może już słyszał i alarmy, i, i dźwięki rakiet to miasto, po prostu wciąż zagrażone proszę księdza. Więc tak, na pewno, jeśli przyjedzie się z Polski czy z innych rejonów, nazwijmy to bezpiecznych, no to alarm, który się słyszy wczoraj, taki był słyszany tutaj o godzinie 23, robi wrażenie, powoduje jakiś niepokój. Więc to na pewno tak po ludzku jakość człowieka bardzo przejmuje. Ale z drugiej strony, gdy wczoraj jechaliśmy w stronę Mikołajewa, no to widzieliśmy normalne życie. Jeszcze podczas wjazdu do miasta około 21:00 sklepy były otwarte. Można powiedzieć, życie toczyło się normalnie. I, I to jest takie no właśnie zaskakujące, gdy człowiek przyjeżdża, może się czegoś obawia, właśnie robią na nim wrażenie, te alarmy, które słyszy, a z drugiej strony widzi zupełnie normalne miasto żyjące swoim życiem, no to odkrywa tutaj gdzieś jakieś takie przejawy nadziei. Że nie wszystko zostało zniszczone, duch narodu nie został stłumiony, i to są jakieś takie przejawy nadziei, które właśnie z optymizmem. Pozwalają spojrzeć w przyszłość. A tym takim elementem optymizmu i tego spojrzenia w przyszłość jest właśnie też podnoszenie z gruzów, albo też marzenia i droga do tego podnoszenia z gruzów. Pamiętam, jak z Wojtkiem Jankowskim słuchaliśmy opowieści księdza Aleksandra Repina w tych gruzach kaplicy, gruzach kościoła w Kisielówce. Może jeszcze Lech, nasz realizator, uda mu się pokazać w tym momencie, jak wygląda kościół w Kisielówce ta nasza rozmowa, proszę księdza, na, na tych gruzach kościoła, na w, pośród zniszczonych przedmiotów sakralnych w, w, w kościele. Cały czas widok obrazu, kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który jest teraz w Mikołajowie. Tak Państwo widzicie, tak został zniszczony przez Rosjan kościół w Kisielówce, ale w, właśnie wtedy ksiądz mówił o tym marzeniu odbudowy i jest droga do tej odbudowy, na tej drodze do odbudowy, pojawiła się możliwość postawienia kaplicy, tymczasowej kaplicy, ale ona stała się już faktem w Kisielówce, proszę księdza. O, to był cud boski. Tak powiem, że przy jednym spotkaniu z takim księdzem, pitaliem Nowakam, który jest ze zgromadzenia wikintijców, świętego wikiencia de Pol, i rozmawialiśmy o tym, żeby stawić tymczasowe budynki w Kisielówki z właśnie morskich kontenerów, które na dzień dzisiejszy w Odeszji jest bardzo dużo. I mówiliśmy o tym, że kupić taki kontener i zrobić tam dom mieszkalny dla ludzi, których, no, których domy są rozbite. No ale porozmawialiśmy wcześniej, rozmawialiśmy o tym, że właśnie za pomocą depol, e, mogliśmy odbudować te dachy, powstało wtedy jakiś taki pomysł przeze mnie zaproponowany, żebyśmy kupili kontener i zrobili kaplicę Matki Bożej e, Niepokolenego Poczęcia i wstawiliśmy tam na miejscu zrujnowanego kościoła i ten pomysł e, i mu się spodobał i mi. I on wtedy zaproponował, że u niego jest wspólnota, która się nazywa wspólnota w Deologii. To są ludzie, którzy chcą pozbyć się alkoholizmu. I te chłopaki, które tam przechodzą rehabilitację, oni potrzebują też fizycznej pracy. I wtedy zaproponował Witali, że postawimy ten kontener dla nich, żeby z pomocą, finansów z naszego zgromadzenia, my mogli dać im taką fizyczną robotę i rzeczywiście tak się stało. Dwa miesiące te chłopaki pracowali bardzo starannie, powiedzieli, że to są kaplica, że muszą to zrobić porządnie i to też dla nich było pomocą, bo rozmawiałem z niektórymi, że, że oni to zrozumieli, że ta rehabilitacja Właśnie dla nich jest konieczne, ale z Panem Bogiem. Że to nie jest w łączności od Pana Boga, tylko oni robią to dla Jezusa. Że to jest kaplica do Matki Bożej. I wtedy ta piękna piękna wnętrze już udekorowaliśmy my, kiedy przyjechał w poniedziałek. W poniedziałek nasza kaplica przyjechała do Kisielówki. Był dzień bardzo niesprzyjatny, dlatego że lało cały dzień i musieliśmy pracować w deszcz. Przeciwny wiatr i diabol nam się sprzeciwiał, ale Matka Boża i Święty Józef to wszystko udało się zrobić, i moce piekielne zostali zwalone. Matka Boża dewczy tego szatana, i kaplica stoi, i biskup nasz Stanisław Radziuk, wyjawił, z taką swoją bardzo życzliwą taką pomoc, a jednocześnie chęć przyjechać, żeby oświęcić tą kaplicę, które udało się wspólnymi siłami różnych ludzi, dobrodziejów z Ukrainy, z Polski, z innych krajów, że udało się nam to zrobić na cześć Matki Bożej. Dlatego w niedzielę będzie oświecenia kaplicy. Niepokolenego Poczęcia Matki Bożej. To bardzo budujące wiadomości, że będzie to poświęcenie. Ksiądz, ksiądz Aleksander jak gdyby trochę wprowadził mnie w pytanie, które chcę zadać. Zadałbym księdzu generałowi, ponieważ już ksiądz Aleksander kiedyś mi odpowiedział na to pytanie. Została zrujnowana chrześcijańska świątynia, kościół rzymskokatolicki. A strona, agresor, który najechał Ukrainę, często mówi o wartościach konserwatywnych, o tym, że to oni są po stronie dobra, walcząc ze zgniłym Zachodem. Czy chrześcijanie mogliby dokonać czegoś takiego jak zniszczenie chrześcijańskiej świątyni? Czy to w ogóle mogą nazywać siebie chrześcijanami? W odpowiedzi na to pytanie odniósłbym się do słów pana Jezusa z Ewangelii, że dobre drzewo rodzi dobre owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców. Więc tutaj, jakby jest zawarta odpowiedź, kim są ci, którzy dopuszczają się najazdu w kraju w jakimś stopniu bezbronnego i kim są ci, którzy dopuszczają się celowego, świadomego, Niszczenia świątyń. Księży, generale, ja mam też jeszcze jedno pytanie. Często w Europie, także w Polsce, słyszymy, że społeczeństwa są zmęczone tą wojną. Często słyszymy też, że ta wojna, która trwa od 10 lat, a jej ostra, pełna skala trwa od dwóch lat, jest wojną częściową, możemy usłyszeć, że tak naprawdę ta wojna trwa tylko na wschodzie, że ona nie dotyczy całego kraju i że ona nie jest taka krwawa, jak ją przedstawiają media. Jak donieść do społeczeństw europejskich, w tym i do polskich społeczeństw, że ta wojna nadal, nadal trwa, że giną tysiące ludzi? Jak zrobić, żeby to społeczeństwo, między innymi polskie, nie było już zmęczone tym tematem? Mm. Sądzę, że na początku to, o czym wspomniałem w pierwszych minutach mojej wypowiedzi, tej pomocy, takiej bardzo konkretnej, ludzkiej, towarzyszyły też wielkie emocje. Wielkie emocje, które były obecne w sercach tych, którzy chcieli pomóc uciekającym, biednym, bezbronnym. Ludziom z Ukrainy. Te emocje niewątpliwie były bardzo mobilizujące. Z tym, że wiemy z własnego doświadczenia, że w życiu emocje, nawet te największe, słabną, a stopniowo zanikają. Jakaś moja osobista diagnoza jest taka, że jeśli zauważamy, że Właśnie pojawia się takie stwierdzenie, że społeczeństwa są zmęczone, że może dobrze, gdyby ta wojna została już szybko zakończona, co niewątpliwie byłoby wielkim dobrem i do tego zmierzamy i tego pragniemy i o to się modlimy. To jednak obiektywnie. Ta wojna trwa i pomoc cały czas jest konieczna. A więc emocje opadają, i wiemy, że w życiu no, nic trwałego, nawet na najszlachetniejszych emocjach, zbudować nie można. Więc powiedziałbym, że no, jest potrzeba takiego ciągłego uświadamiania jakiejś no, formacji serca ludzi, którzy chcą, którzy mogą. Pomóc. To nieraz, gdy jestem za granicą, często, gdy jestem za granicą, pośród naszych księży we wspólnotach parafialnych, i pojawia się pytanie właśnie o, o Ukrainę, pojawia się o, pytanie o sytuację naszych księży, parafian w tych wspólnotach parafialnych, gdzie posługują nasi księża. To staram się właśnie bez emocji, jak może bardziej racjonalnie uświadamiać, że to zło istnieje i że potrzeba takiego długodystansowego spojrzenia na sytuację naszych księży, na Ukrainę i, i dokąd to, to zło wojny będzie trwało, tutaj dla nas, chrześcijan, katolików no nie ma innego spojrzenia innego zadania jak cały czas się mobilizować i pomagać to być może jak Państwo oglądacie ten materiał, jest już po poświęceniu kaplicy, tej kaplicy stworzonej z kontenerów przez księdza Oleksandra. I mam nadzieję, że będziecie już mogli widzieć w tym podcaście zdjęcia z tej uroczystości. Ale cały czas w głowie mam te, taki, czy chęć poznania odpowiedzi na to ostateczne pytanie, czy kościół, ten, który został zniszczony, uda się odbudować w Kyseli? Kiedy może to nastąpić? I e, pytanie też wprost, do, nawiązując i do słów do księdza generała, ale też do tego procesu odbudowy. Jak my możemy się w to włączyć? Jak mogą się w to włączyć widzowie naszego podcastu Czarnego Nieba? Księdze o Aleksandrze, czy, czy ksiądz generał? Nie wiem, który z was odpowie. Ksiądz generał, tak najkrócej mówiąc, Pewnie jest to możliwe i ta odbudowa kościoła będzie realizowana, i jestem przekonany, że gdy zostanie jakiś taki przekazany bardzo konkretny sygnał, że można pomagać, odbudowujemy kościół, to z pewnością znajdą się ludzie wielkiego serca, głębokiej wiary, ludzie wrażliwi na potrzeby ludzkie, ale też i duchowe. Katolików gdzieś w innych częściach świata, tutaj właśnie w Ukrainie. No, z mojej perspektywy wydaje mi się, że potrzeba takiej troszeczkę większej stabilizacji geopolitycznej i niewątpliwie pewnie do odbudowy dojdzie, ale no nie wiem, tutaj pewnie trzeba zadać i to pytanie księdzu Aleksandrowi, ale wydaje mi się, że jeszcze nie jest to, to ten czas. No, ja tylko dopowiem, że rzeczywiście ksiądz-general słusznie powiedział, że no nie jest ten czas, żeby budować, dlatego że front nie jest tak daleko od nas, że nie możemy teraz składać mocnych pieniędzy w odbudowaniu ko kościoła, kiedy wróg jest tak blisko, bo rakiety latają i drony latają i jeżeli zacznie jakiś ruch techniki, to oni to popatrzą i dla nich to będzie obiekt, dlatego, żeby znów zbombardować, albo puścić jakąś rakietę. Dlatego, ten pomysł, który teraz zrealizowaliśmy w z kontenera, zrobić tymczasową kaplicę, jest na ten czas, na stan wojny, na, na ten czas walki. On jest dla nas bardzo pomocny, a Zabiegając do przodu, już byliśmy w Kisielówce z naszym księdzem biskupem, księdzem Stanisławem, rozmawialiśmy o tym, żeby zacząć jakoś pomalutku odgruzowywać te kamienie, które tam rozsypane, żeby zacząć ich oczyszczać, bo z nich będzie powstana właśnie kaplica, że te kamienie będą wykorzystane w odbudowie. I takie plany są. Ale, jak mówi ksiądz biskup, na pewno to nie będzie ten sam kościół. My nie możemy jego odbudowywać tak, jak on wyglądał do czasu, kiedy Ruski zniszczyli ten kościół. To może powstać nowy kościół, ale ściany, jedną czy drugą, zachowamy z, jako pamiątkę. Że tu stał ten pierwszy kościół, który zniszczyli ruski. To będzie taka pamiątka tej walki, którą ukraiński naród dokonuje teraz. I dlatego tak właśnie mówiliśmy, że to będzie taki obiekt historyczny. Do czego może prowadzić e, ludzi bezdłożni, do czego może prowadzić w walce z kościołem, właśnie do tych runacji, ale na pewno e, sensowno będzie pobudowanie nowego kościoła. E, terytoria pozwala na to, e, żeby tam pobudować e, na pewno e, no, nie taki historyczny, ale e, bardzo już e, nowoczesny współczesnej Kościół, która będzie też jednać jedną i drugą no taką kulturę i polską i ukraińską, żeby to rzeczywiście pokazać współpracę ukraińskiego narodu z polskim narodem, która dzisiaj próbowana jest jakoś tak, no zamylić albo e, zrobić nas wrogami. To, to diabeł też do tego próbuje robić, ale my e, nie musimy te, tego poddawać się, dlatego że Kisielówka to są Polackie, to są wioska polska i to tak będzie. I dlatego cieszymy się, że koplica tymczasowa już powstała, a następnie będzie kościół, który będzie z kamienia. Drodzy słuchacze, drodzy parafianie, tutaj z tego miejsca, Miejsca z pełnego nadziei, ale też i miejsca niebezpiecznego. Z Mikołajewa chciałbym Wam życzyć tego, czego życzę tutejszym parafianom, aby nie tracić ducha. Życzę na te zbliżające się święta Bożego Narodzenia, zmartwychwstania Pańskiego, pokoju ducha, przede wszystkim wiary i głębokiego zaufania. Chrystusa zmartwychwstałego, który pokonał śmierć i pokonuje na co dzień w nas samych i wokół nas to wszystko, co jest związane z wpływem złego ducha. Chrystus zmartwychwstały niech będzie Waszą siłą i Waszą nadzieją. Chciałbym życzyć wszystkim widzom i słuchaczom Czarnego Nieba, żeby to niebo było jasne. Życie wszystkim bezpiecznie, żeby nie letali rakiety, żeby nie letali bomby, żeby zapanował ten pokój, który niesie Chrystus zmartwychwstały, bo On zniszczył śmierć i zmartwychwstał, żeby nam dać życie. Życie trzeba chronić. Życie trzeba cynować, bo ona jest jedna dana nam przez Pana Boga i jego mamy przeżyć jak najlepiej. Dlatego nie marnujemy naszego życia na różne niepotrzebne rzeczy, na wojny, a lepiej, żeby nam to życie uchronić w pokoju i bezpieczeństwie. W życiu wszystkim, niech Pan Bóg szczerze błogosławi. Niech te święta będą rzeczywiście radosnymi świętami, kiedy my jeden drugiego witamy, i niech to jajko, które będziemy się dzielić w rodzinach ze swoimi przyjaciółmi, Niech ona napomina nam nowe życie, które teraz się zaczyna i w Europie, i u nas na Ukrainie. Żeby rzeczywiście my wszyscy się cieszyli, że Pan Bóg zmartwychwstał, że wszyscy się jednają. Tak jak na Ukrainie, jedno się wszystko chrześcijaństwo w jednym kalendarzu, tak to, żebyśmy złączyli z Panem Bogiem wszystkie nasze modlitwy i Pan Bóg nam darował ten pokój naszej ziemi ale też pokój we wszystkich sercach ludzkich. Życzę radosnego Alleluja. Niech ten Pan, który pokonał śmierć, da zwycięstwo wszystkim, żebyśmy mogli pokonywać i nadal i nadal pokonywać grzech, który grozi każdemu, żebyśmy chronili swoje serca od grzechu, a tym bardziej rozwijali się w łasce Bożej. Niech Pan z martwych stałej Wszystkich obdoruję. Błogosłowieństwo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłaci za te piękne życzenia. Tę rozmowę nagraliśmy przed niedzielą palmową i przed uroczystościami poświęcenia tymczasowej kaplicy w Kisielówce. Teraz już mamy zdjęcia, które Państwo teraz możecie obejrzeć. Te zdjęcia nadesłał nam ksiądz Oksandr Repin z uroczystości poświęcenia i z uroczystości niedzieli palmowej w tej tymczasowej kaplicy w kisielówce. Ona już stanęła, ona jest faktem w w kontenerze. Tam mogą teraz wierni, jak Państwo widzicie na tych zdjęciach, wielu wiernych mogą uczestniczyć w Mszy Świętej. Zapewne tam też odbędą się uroczystości Wielkiej Nocy. Nie jest to kościół, nie jest to wielki, piękny gmach, ale jest to też coś, co udało się stworzyć w tych warunkach ciężkich, warunkach wojny w, dla tej społeczności, która tak bardzo swojej świątyni potrzebuje. Mam nadzieję, że kościół w Kisielówce prędzej czy później będzie odbudowany. Księdzu Aleksandrowi Repinowi bardzo serdecznie dziękujemy za nadesłane zdjęcia. A teraz już wschód Wojciecha Jankowskiego. Rok temu na Wielkanoc w programie wschodnim Radia Wnet Paweł Bobołowicz zaprezentował słuchaczom drogę krzyżową Stacja Ukraina. Jest to wstrząsająca Droga Krzyżowa, która nawiązuje do cierpienia narodu ukraińskiego. W tym roku w programie Wschodnim Radia Wnet ta Droga Krzyżowa była drugi raz zaprezentowana. Autorem jej, pomysłodawcą i osobą, która to napisała, jest Grzegorz Kiciński, prezes Fundacji Aniołów Miłosierdzia. Pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby porozmawiać z panem Grzegorzem Kicińskim, zatem rozmowa na temat tej Drogi Krzyżowej i nie tylko. Spotykamy się w okresie Wielkiego Postu. Rok temu był pan twórcą, współtwórcą, bo poprosił pan też o pomoc aktorów. Drogi Krzyżowej, Stacja Ukrainy. Tak się złożyło, chciałbym się powiedzieć, że. Yy... Zacząłem spisywać wspomnienia, notatki z rozmów z przyjaciółmi, którzy są właśnie w Ukrainie, którzy byli, którzy przesyłali mi z pierwszej linii frontu różne swoje zapiski, swoje spostrzeżenia, swoje głosy, wołania. I chciałem to jakoś trochę uporządkować, przenieść na papier. Nie wiem, czy nawet nie odreagować albo spojrzeć odrobinę z dystansem, ale gdy to zacząłem za, zapisywać, coś mi za, zacząło to przypominać, te poszczególne fakty. Było ich kilkanaście i potem wszędzie jakoś tak zacząłem rozpoznawać w tych ludziach, w tych bohaterach tych historii twarz Chrystusa i właśnie ułożyło się to wszystko w drogę krzyżową. Pierwszą recenzją była właśnie to zgoda przyjaciół Właśnie Magdy i, i Marcina, e, aktorów znakomitych, e, przesłałem im tekst z pytaniem, czy nie chcieliby tego przeczytać. E, a potem Magda jeszcze zaproponowała swojego przyjaciela Antoniego Wojnara, żeby on napisał do tego muzykę. E, to się działo bardzo szybko, właściwie. E, ich reakcja była natychmiastowa. Umówiliśmy się też w studio właśnie Radio Wnet, by e, zapisać najpierw głos, a potem e, powstała także muzyka i cała ta kompozycja powstała w duchu serca. Jest już, właśnie, mi rok, niestety, e, nadal jest aktualna. Tak. Czy tak. rok temu, gdy była nagrywana, pomyślał pan, że po roku będzie cały czas aktualny? No, miałem nadzieję, że nie. Miałem hmm. nadzieję, że, że, że te modlitwy, jakby to powiedzieć, wtedy tak pełne e, żaru, jednak zaowocują tym, że przyjdzie pokój. E, nawet teraz słyszymy w oddali karetkę. Te karetki tam zasuwają cały czas na pełnym gazie. E, też przyjaciół wielu tam pojechało właśnie służyć za kółkiem karetki e, i nie tylko zresztą e, ich opowieści także jednak docierają do nas ciągle nowe obrazy, nowe, nowe historie e, aktualne e, i to słowo aktualne jest dzisiaj nadal pełne ból niestety te, te obrazy, te opowieści w Drodze Krzyżowej Stacja Ukraina one są odzwierciedleniem Prawdziwych relacji, prawdziwych wyznań, korespondencji? Tak, to są, to są fakty, które docierały do mnie na różne sposoby. Jedne po prostu w korespondencji prywatnej, inne... Sam chciałem sprawdzić, bo zaczęło się od prostego zdjęcia, które ktoś z przyjaciół mi przesłał. Niewiarygodnego zdjęcia jednego, drugiego, trzeciego. Jak odnaleźć sens tego strasznego cierpienia? Bo mówimy o, o sytuacjach, kiedy ludzie pracują, na przykład swoje dzieci, widzą szczątki rozrzucone. Jak odnaleźć sens, to nie wiem. Znaczy inaczej, nie wiem, jaki jest sens tych cierpień. To jest tajemnica cierpienia niewinnych i ona zawsze będzie tajemnicą. Co oczywiście dla rozumu jest tragedią, ponieważ rozum wpada właściwie w jakiś szał, gdy, gdy te impulsy cierpienia są aż tak straszne. Natomiast jedyną nadzieją w tym wszystkim jest to, że jest osoba, która zna sens tego cierpienia, i ta osoba jest Bogiem. I ta osoba jest Bogiem, który oddał za nas życie i jest w tych cierpieniach yy, cała. To jest jedyny sens, który w tej chwili mogę, jakby to powiedzieć, wid widzieć, nie? jeśli można tak powiedzieć. Yy, bo jednak nadzieja jest pewnego rodzaju wzrokiem, który widzi, pozwala widzieć więcej, po pozwala domyślać się, że istnieje sens. To nie jest to samo że widzieć sens, albo go znać. Ale domyślać się, że on istnieje i że ten sens y, zna osoba, której mogę ufać, a tą osobą jest Chrystus, to jest jedna rzecz, którą mogę sobie powtarzać. Y, Rozmawiamy w Warszawie, możemy się czuć tutaj bezpiecznie, a tam daleko, tam gdzie padają pociski, gdzie leje się krew, y, ludzie poszukują Boga, czy odnajdują Go? Z relacji siostry, z którą koresponduję, siostry zakonnej, która y, y, spotyka się z chłopakami, którzy przyjeżdżają na przepustkę, y, która także odprowadzi, odprowadziła wielu, wielu y, mężczyzn y, już na cmentarz, y, towarzysząc ich żonom, ich matkom. Właśnie z, z jej opowieści wynika, że jest, y, jest y, 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 Ogromna łaska wiary, która, która się objawia tam właśnie na froncie. Łaska także, która się, która się pokazuje w takim zwykłym poszukiwaniu także sensu, w pytaniach osób, które, które nigdy nie miały do czynienia z Bogiem, którym nikt nie, nie, o tym Bogu nie mówił, nie, nie dawał świadectwa. Jest wiele też opowieści o, o chłopakach, którzy odkrywali Boga. Słysząc świst kul, świst śmierci obok siebie, którzy pa pa patrzyli, jak giną ich najlepsi przyjaciele, i potem wracali jako osoby absolutnie zdecydowanie wierzące. Znaczy, nie tylko z lęku, ale także z tego doświadczenia, że mieli tę łaskę, żeby, żeby w sposób naturalny już później modlić się wołać do, do Boga. I to jest zadziwiające, że ludzie wracają, y, uczą się modlić od początku. Nie rozstają się z obrzyżańcem. Y, oczywiście najpiękniej brzmiło ta historia, gdzie ktoś opowiada, że uratowała go Biblia, którą miał przy sercu i zatrzymała kulę. Nie śmiałbym się z tych historii. Znaczy, wiem, że one są często wykpiwane, ale próbowałem sobie wyobrazić, jaką relikwią dla tego chłopaka. Jest ta Biblia z tą, z tą, i, i ta kula, która tam tkwi. Jaką relikwią jest ta Biblia dla, dla jego matki, dla jego żony? To jest historia święta dla nich. nie Pana Fundacja cały czas jeździ, zbiera pomoc, zawozi na Ukrainę. No, robimy to bardziej po cichu, znaczy yy, naszą główną działalnością jest to, powstaliśmy po to i działamy po to przede wszystkim, żeby utrzymać jedyne hospicjum na Litwie, które założyła siostra Michaela Rak. Natomiast od początku rzeczywiście no, mieliśmy tam przyjaciół po prostu i mamy nadal i, i wielu z, z nas krzyknęło się, żeby pomagać i wielu z naszych przyjaciół tam jeździ. Było, były duże akcje pomocowe dla żołnierzy ciężko rannych. Konwoje z, z, z bandażami, z medykamentami, z żywnością jeżdżą non-stop. Nie za bardzo mogę mówić gdzie, ale jeżdżą z narażeniem życia niektórzy od samego początku i robią to. Cały czas na pełnej petardzie, i przywożą też nowe zdjęcia, nowe historie. Więc ten konflikt jest cały czas żywy, chociaż ten konflikt jest żywy, a jednak cały czas niesie śmierć. Życzę panu i sobie, żebyśmy za rok nie musieli już rozmawiać o tej drodze krzyżowej, stacja Ukrainy. Ja życzę sobie, żebyśmy nigdy nie zapomnieli o tej drodze krzyżowej, natomiast rzeczywiście, żebyśmy opowiadali o niej jako historii bolesnej, ale przeszłej. Grzegorz Kiciński, prezes Fundacji Aniołów Miłosierdzia i autor "Drogi Krzyżowej. Stacja Ukraina" strząsającej drogi krzyżowej, przez przeżycie to jest religijne, ale też mówi o tym, jak cierpi. Naród ukraiński gorąco zachęcam, żeby poszukać w YouTubie. I przy tej okazji znów wraca temat tego, co dzieje się na froncie tego, jak wygląda, czy odnawia się religijność ludzi w obliczu wojny, w obliczu śmierci. To, o czym mówił Paweł Bobołowicz, że osoby niereligijne czy ateiści stają się, szukają Boga, również o tym mówił Grzegorz Kiciński. Tam, gdzie śmierć śwista koło naszych. Głów. I po rozmowie niemalże teologicznej, trochę etnografii, doktor Natalia Tkaczyk, polonistka, pisarka, poetka, tłumaczka i dziennikarka, powróciła do wsi, z której pochodzi na pokuciu. Rozmawiałem z nią na temat serbena. Tańca, który jest nietańczony, jest chodzony, który jest unikatowym zjawiskiem etnograficznym, który prawdopodobnie sięga gdzieś w swej genezie Bałkanów, który był jeszcze w innych wsiach pokucia, ale właściwie teraz jest wizytówką jednej, jedynej takiej wsi. A zatem posłuchajmy i popatrzmy. Natalia Tkaczyk dla Czarnego Nieba, doktor filologii, tłumaczka. Poetka i wiele jeszcze innych aktywności, dziennikarka. Ale teraz spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o pokuciu i o konkretnej wsi, która, której nazwa zaraz zabrzmi, bo tam na Wielkanoc mieszkańcy, mieszkańcy tej wsi tańczą unikatowy taniec o nazwie Serben. Tak, ale to nie tylko taniec, to jest, on ma o wiele szersze konteksty, ponieważ to jest taki obrzęd wielkanocny i jest tańczony nie przez wszystkich mieszkańców siebie, tylko przez mężczyzn. Natomiast kobiety w tym czasie tego tańca, to wykonują takich tradycyjnych, ukraińskich, galicyjskich śpiewanek, które się nazywają hajivki. I to wszystko się odbywa w wiosce, która nazywa się Czortowiec. Dla Polaków może być ona z i kojarzona, ewentualnie kto głębiej się zanurza w konteksty etnograficzne, z nazwiskiem Oskara Kolberga. Bo właśnie w Czortowcu Oskar Kolberg rezydował, pomieszkiwał, kiedy on zbierał materiał dla swoich, dla swoich tomów pokucia. On mieszkał tam u właściciela tej wioski, Władysława Przybysławskiego. To jest Oskar Kolberg, osoba zasłużona, właściwie ojciec polskiej etnografii, który, którego praca to jest zapisany materiał. Jednograficzny z terenu w całej Rzeczypospolitej, ale wróćmy do tej wioski i do, do tego tańca, bo on ma formę, kształt zupełnie nietypowy, jak na ziemię ukraińskie, polskie. W, w północnej Słowiańszczyźnie chyba rzadko takie tańce występują. Właśnie Oskar Kolbert też opisał ten obrzęd cały, ten taniec i... Yy... Znalazł też ślady tego tańca w innych wioskach Pokucia, czyli w okresach, a o, Oskar Kolberg był na Pokuciu w latach 1860 i trochę późniejszych. Wtedy jeszcze e, ta tradycja istniała w kilku wioskach na Pokuciu, natomiast jednak zachowała się dotychczas tylko w jednej wiosce, w tym Czertowcu. I wygląda ten taniec dość miejscami podobny jest do Chuculskiego Arkana, tylko że arkan mężczyźni tanczą w kole. Miejscami jest, są elementy też takie, takiego narodowego tańca korodowodowego, jak krzywy taniec ukraiński, który też się wykonuje na wiosnę, ale natomiast to też jest coś innego. Ale e, bardzo dawny, jak on to nazywa, bardzo dawny rumuński taniec serben opisał i wspominał o nim badacz, Roman Harasynczuk, to jest ukraiński badacz z Lwowa, który w roku 1939 wydał książkę Tańce Huculskie po polsku. I tam jest zmianka o tym, że taki taniec, który był raczej przewędrował na pokucie poprzez Huculszczyznę gdzieś od rumuńskich, od rumuńskiej, no tak zwanej Straży Granicznej z tamtych czasów, powiedzmy tak. I jest jeszcze kilka wersji pochodzenia tego tańca, generalnie go zawędrowania na pokucie, bo widać, że to jest jakaś dawniejsza tradycja, tak. Ktoś wspominał, że może to on pochodzi z tamtych czasów, kiedy sporo ludzi, a głównie mężczyzn wyjeżdżało na Balkany w końcu XIX wieku na zarobki. I może wracając stąd, jakąś bałkańską tradycję adaptowali do pokutki. Nie wiem, tak się im spodobało albo z jakichś innych powodów. I zosta no, została tak wkorzeniona ta tradycja. Natomiast y jeżeli kogoś pytamy z tej wioski, skąd ten taniec pochodzi, od, od kiedy go tańczono, to wszyscy powiedzą, że od zawsze tak było. Od zawsze, bo wszystkim dziadkowie, pradziadkowie opowiadali o tym, więc dla ludu miejscowego tak było od zawsze. I być może faktycznie ta tradycja jest o wiele starsza, aniż pod koniec XIX wieku, ponieważ gdyby to była przyniesiona tradycja, ona by się tak nie zakotwiczyła, nie wkorzeniła się w, w jakiejś wiosce, albo a nawet w jakimś takim mini regionie. Jak, jak właśnie ten taniec serben. Co jest też ciekawe, że mężczyźni jak go wykonują. Jeden mężczyzna, który jest takim autorytetem dla wszystkich, liderem nieoficjalnym oczywiście, po prostu w jakimś momencie po cerkwiu w dniu Wielkanocy, a po cerkwi zbierają się ludzie, ponieważ już wiedzą, że coś takiego będzie się odbywać, i on po prostu zaprasza innych mężczyzn słowami no Anusz, bo stajemy i idziemy Serbena, bo właśnie Serbena mówi się, że to się nie tańczy tego tańca, tylko jego się idzie, tak jak korowody, więc jeżeli serben idzie się, to ktoś musi go prowadzić. Ten główny wodzirej podaje rękę kolejnemu mężczyźni i mężczyźni ustawiają się w taki szereg, ale jest to ustawienie według pewnej hierarchii, takiej niepisanej, ale już wszyscy znają tą tradycję, że najpierw idą tacy starsi mężczyźni, poważni, a dalej młodzi, młodzi, włoci i w samym końcu nawet takie dzieciaki kilkoletnie, każde mężczyzna ma prawo, więc nawet jeżeli ktoś nie umie, nie, nie potrafił wad iść, myli kroki albo coś, do wszystkich, no, najwyżej z takim ironicznym uśmiechem do tego się podejdzie, ale nikomu nie odmawiano w, w byciu w tej męskiej, męskiej społeczności, tak? To jest też ma takie elementy inicjacji. Męski. Czyli I... ktoś nie musi być mężczyzną, może być dzieckiem i nie musi przejść inicjacji, bo sam serben jak gdyby może pełnić taką funkcję. No tak, to raczej jest takie połączenie wspólnoty męskiej, tak? Jakaś też taka solidarność właśnie. I oni trzymają się za ręce. Ramię w ramię, noga w nogę idą w lewą stronę, dają w odpowiednim marszem, dają dwa kroki do przodu, krok do tyłu. Dwa kroki do przodu, krok do tyłu. I w taki sposób posuwają się dookoła cerkwi trzykrotnie. Przy tym mężczyźni śpiewają takich różnych śpiewanek, to są określone słowa w tym samym rytmie. Generalnie to jest taki chaotyczny, taki zbiór śpiewanek i ja. Lubię mówić, że, 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 że te słowa do Serbena często przypominają taką dość strokatą, pokucką weretę. to znaczy taki kocyk robiony przez tkaczy zawodowych, ponieważ jest to taka składanka bardzo róż, z różnych piosenek o różne tematy, generalnie dotyczące takiego powsze powszechnego życia chłopa na wsi, a to znaczy tutaj martwi się, że mu pole nie urodziło, a tutaj nagle... Zakochał się w jakiejś dziewczynie, która mu nie odpowiadała wzajemnością. Jest dość chaotycznie, ale kilka zwrotek tego tańca. Mają bardzo takie klarowne, by powiedziała pochodzenie, ponieważ jest to ułamek ludowej balady o Serbenie, Tak to się nazywa w języku ukraińskim, narodna balada pro Serbena. Natomiast jej ekwiwalent w folklorze polskim jest znany jako balada na Podoliu Biały Kamień, Podolian się niej i Fabuła jest mniej więcej ta sama, dość smutna, tragiczna, o tym jak siostra zatruła swojego brata, ponieważ jej na to namówił jej kochany, ponieważ brat był przeszkodą w ich relacjach. Ale oczywiście los ukarał i tą dziewczynę, która coś takiego uczyniła. pierwszym Pada słowo graniczari, z tego co pamiętam, które jest z języka rumuńskiego, i to właśnie znaczy tych, którzy pilnują granicy. Tak. Tutaj jeszcze nie padła ważna rzecz, bo Natalia Tkaczyk ma w pewnym sensie związek rodzinny z Serbenem. Tak, i może dlatego też mnie bardzo pociąga, mimo to, że ja strasznie lubię tą wioskę, która jest takim moim miejscem siły, bym nawet powiedziała, bo tam spędzałam swoje młodsze lata. Ale mój dziadek, po linii ojca, Wasyl, już który nie żyje, on w latach 60., -tych, 70. -tych był prowadzącym tego tańca. Był wodzirejem i mamy takie w rodzinnym archiwum, mamy zdjęcia z dziadkiem, mamy te zdjęcia z dziadkiem z czasów jego młodości, on ubrany w takie autentyczne pokuckie strój, z kapeluchem pokuckiem, świetnie ozdobionym i właśnie no, mam ogromny sentyment do tego i też patrząc na ten taniec, słuchając tego, tego śpiewu męskiego, a jednocześnie kobiecego, bo kobiety jednocześnie obok hurtem śpiewają kobiecych piosenek, to po prostu wyczułam taki związek z tą ziemią, tam korzenie swoje. I jeszcze jedna ważna rzecz, że od kiedy się zaczęła pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, to ten taniec nabrał tak, jeszcze jednego kontekstu, który wcześniej wyczuło się, ale nie był na takim pierwszym miejscu, nie występował. A to właśnie kontekst ten wojskowy, ponieważ ten taniec on z jednej strony łączy w sobie takie ruchy nawiązujące do rytuału magicznych jeszcze z tamtych, z, z czasów pogańskich, a z innej strony on jednak widać w, nie, w nie takie elementy wojskowego marszu. Więc może w jakiś sposób to był też taniec taki albo obronny symbolicznie obronny, albo taniec na obchodziny jakiegoś zwycięstwa, może jak kiedyś udawało się Tatarów odegnać od wioski lub coś takiego. I teraz sporo mężczyzn z tej wioski, w ogóle z no i z całej Ukrainy, yy, którzy walczą na froncie którzy wcześniej też nie tego tańca w tej wiosce, tak? I teraz jak ja patrzę w ostatnie kilka lat na ten taniec, no i nie tylko ja, to widzimy w tym też tak, tak, taki symbol tego, co się dzieje na froncie, kiedy nasi mężczyźni, kobiety również, ramię w ramię, noga w nogę, wspólnie idą jednym rzędem przeciwko wrogu. I, I to jest bardzo mocne, to jest bardzo mocne. W ubiegłym roku się, z, zaczęła się już taka tradycja poszerzenia Serbena też za granicą, ponieważ sporo ludzi, którzy się urodzili w tej wiosce, wyjechali w różnych okolicznościach, w różnym okresie za granicę. Już ma, mamy takie diaspory Czortowczan gdzieś na całym świecie. I na przykład w ubiegłym roku te takie wysepki E, ludzie stąd, e, w w Paryżu oraz w Pradze, w Czechach, zorganizowali Serben tam na miejscu, czyli już w dwóch stolicach europejskich. Ten Serben też się pojawił. Był to flash mob, taki na wsparcie sił zbrojnych. Oczywiście była tam zbiórka. Jednocześnie to jest promocja tej tradycji, ale na pierwszym miejscu teraz w taki sposób też pokazać, że Ukraińcy za granicą też pamiętają, jakby starając się wspierać, jak się da, naszych żołnierzy. No, i też w taki sposób pokazują, że, 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 że trzymajmy się wspólnie. W tym roku w obrządku bizantyjskim Wielkanoc będzie dopiero w maju, czyli ten serben będzie chodzony w maju. Czy pani będzie tam u siebie w wiosce? Eee, nie wiem, <gryw> nie wiem, czy się uda pojechać, ale bardzo bym chciała, ponieważ już e, e, ja z dwoma koleżankami, e, Oksaną Kałęczuk oraz e, Badaczką historii tej wsi, bardzo znaną krajeznawczynią, Lubos Solowkuju, Kończymy tekst książki poświęconej temu obrzędowi Serbena. I będzie w tej książce zebrane wspomnienia ludzi, przekazy miejscowe, legendy, też dane naukowe. Będą fragmenty dosłownie Rzeszkara Kolberga poświęcone temu tańcowi, ale też ogólnie tradycji wielkanocnej na pokuciu. Będą tam zebrane chyba to. Nie było nigdzie wcześniej w jednej książce zebrane różne inwarianty tej piosenki, która jest rozpowszechniona, tej balady, która jest rozpowszechniona na całym terenie Ukrainy i różni się nieco osobnymi elementami, które też warto zinterpretować, ponieważ wychodzimy na takie kolejne dość ciekawe interpretacje właśnie tego, tej fabuły, tego, tej akcji, która na pierwszy rzut oka jest taka dość smutna i kryminalistyczna, okazuje się, że ma taki głęboki ludowy sens i przekazanie. Ale ta balada jest rozpowszechniona prawie we wszystkich e, krajach słowiańskich w różnych e, wersjach. I myśmy w, do tej książki zebrały: e, zebrałyśmy te warianty e, e, z Litwy, z Białorusi, e, z Bułgarii, e, jest też wariant e, jeszcze z innych krajów. I, Czyli skoro Litwa, to nawet poza słowiańską? Tak, tak, wychodzi. tak, oczywiście, oczywiście, tak, 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 ale tam się też spotyka. I także będzie to świetne pole. Oczywiście no, no nie możemy wszystkiego do końca zinterpretować, możemy wysunąć tylko pewne hipotezy, tak? ale natomiast no, też nie pretendujemy na to, że ta książka jest zamkniętą informacją e, o, tym, o tej tradycji, tylko to będzie taki pretekst e, rozmowy o Serbenie i może też da jakieś impulsy do kolejnych badań, może też przywróci uwagę do Serbena teraz, jeszcze bardziej wzmocni tą tradycję. A zatem niebawem ukaże się książka, to będzie pewnie kolejna okazja, żeby spotkać się i porozmawiać o Serbenie. Tak, zapraszam do czytania przyszłej książki, do oglądania. Zresztą tam będzie sporo rarytetnych zdjęć, które się udało znaleźć. I też zapraszam na pokucie, zapraszam wszystkich Polaków, mężczyzn do tego tańca, a Polek do śpiewania też tych piosenek. I mam nadzieję, że w krótkim czasie ten taniec już będzie wykonywany... No nie zapowiada się niestety, że w tym roku, ale może w następnym, bo wszyscy w to wierzymy, że będzie wykonywany już jak taniec zwycięski i też świetnie byłoby, gdyby koledzy, Polacy, przyjaciele, którzy nas wspierają w naszej walce, przyjechali i wspólnie też ramię w ramię z nami, jak tak jak staramy się przeciwstawiać, przeciwstoić teraz wrogowi, pośliliśmy Serbena. Kiedy kawy noć, fajna kawy jak na te dziecko ciemno, ja szczeroję, brata słońca. Doktor Natalia Tkaczyk zaprosiła nas, aby pójść, bo się nie tańczy. Serbena się chodzi, by pojechać na pokucie i tam być może nie w tę Wielkanoc, chociaż daj Boże, by Ukraina zwyciężyła i by można było spokojnie podróżować po Ukrainie, tak jak jeszcze całkiem niedawno, tak jak jeszcze dwa lata temu, chociaż wtedy wojna już trwała od ośmiu lat, ale nie obejmowała całego terytorium Ukrainy. Pozostajemy w strefie kultury, pozostajemy w strefie też pokucia, bo Dmytro Antoniuk w dziale Kultura będzie. Opowiadał o pisankach. I teraz świąteczny dział kultura. W tym dziale opowiem o bardzo niezwykłym muzeum, który też ma rekord. Rekord największej pisanki w całym świecie, jeżeli się nie mylę. I teraz poproszę Lecha Rustyckiego pokazać. Akurat ten gmach to jest słynny muzeum pisanki, który znajduje się na Pokuciu w stolicy Pokucia w mieście Kolomyja. Przepiękne miasto. Ja kocham to miasto też dlatego, że tam znajduje się ten no, znany bardzo za granicami też Ukrainy. Muzeum, bo też przywoziłem tędy sporo różnych turystów z całego świata, żeby pokazać jak to wygląda. W środku ten muzeum podzielony na kilka piętr, i tutaj my widzimy to, co jest w ekspozycjach tego muzeum. To są różne pisanki, zrobione w różnych regionach Ukrainy i nie tylko. Też w tym muzeum. Są pisanki, które przysłali Ukraińcy z całego świata, z diaspor, na przykład w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej, oczywiście. A tutaj na tym zdjęciu widzimy w pisanki w czarnym kolorze. Jak już wcześniej powiedziałem, czarny kolor jest. Tradycyjnym w Ukrainie kolorem dla dekorowania tych świątecznych jajek wielkanocnych w tych pisanek. To jest bardzo no, typowo dla. Ukrainy, i proszę przejść do następnych zdjęć. Tutaj też to w, ja boję się po prostu mylić, jaki to jest region, bo tutaj widzimy, że tutaj jest w większości kolor czerwony tak, i też czarny i ja nie wiem czy to jest na przykład w Podole chyba nie jest albo to może być kijowszczyzna bo każdy, każdy powtórzy każdy region Ukrainy miał swoją tradycję tych pisanek i swój też swoją kolorystykę i proszę dalej przejść do następnego zdjęcia na tym zdjęciu widać pisanki no, które były przygotowane dla, dla znanych polityków ukraińskich i znanych ludzi, którzy po prostu napisali swój... Podpis, zostawili swój podpis na tych, na tych pisankach. Tutaj widzimy po lewej, takie na, w, w górę to jest pisanka, na której podpis zostawił prezydent Wiktor Juszenko. Pod nią jest pisanka, gdzie podpisała się poetka, bardzo znana i szanowana poetka Lina Kostenko. Dalej w, w pierwszym rzędzie też widać pisankę, którą podpisał nieszanowany przeze mnie prezydent Leonid Kućma i tak dalej, i tak dalej. Także w tym muzeum sporo jest do oglądania. Oni też mają świetne różną literaturę, która jest poświęcona tradycji pisanek w Ukrainie i nie tylko, bo znów powtórzę, że to jest tradycja, która, która korzeniami wchodzi bardzo, bardzo głęboko jeszcze w czasy chrześcijańskiej. i wiem, że Wojtek Jankowski chce coś do tego dodać. Tak, nie mogłem się powstrzymać. Pokazałeś Dmytrze tę największą pisankę z Kołomyi, i teraz chciałem poprosić Lecha, żeby pokazał zdjęcie innej piosenki, pisanki, też wolnostojącej. Proszę Państwa, jedynie Jakieś 150 kilometrów dzieli te dwa miejsca, stolica Pokucia, Kołomyja i no, w pewnym momencie również stolica Bukowiny, Suchawa i tam znajduje się taka wolno stojąca y, pisanka i jeżeli Lech da radę pokazać tę tabliczkę, ten napis, Ciel tradicional ou tradycjonal de paszte din lume, nie ma najprawdopodobniej w Rumuńskim słowa na pisanka, ale jest określenie jajo tradycyjne wielkanocne. Największe jajo tradycyjne wielkanocne, więc zdaniem Rumunów to jest największa pisanka na świecie. Przypominam tylko 150 km odległości i Rumunii już podają na wszelki wypadek wysokość 7 20,25 cm, więc tam w koło my I chyba mamy powodzenie do, powód do konfliktu. Kto, kto ma większą pisankę? Rumuni czy Ukraińcy Dmytrze? No, ja dodam, że mamy też powód do konfliktów z określeniem, jaka jest stolica Bukowiny, bo ja zgadzam się, że stolicą Bukowiny może być Suciawa, bo ona jest o wielu starsza, ale w mieście, przepięknym mieście Czerniowcy, z tym chyba się nie zgadzą. No i to był dział kultura, a następnie dział fotoplastykon. Oczywiście dział fotoplastyką też będzie świąteczny. Proszę Państwa, rozmawialiśmy dzisiaj o różnych potrawach, o różnych tradycjach. Wspominaliśmy nazwę Pascha, Paska czy babka drożdżowa. Nie mylić tego z Paschą, tą taką serową żydowską, to nie jest to samo. To tylko się zapytam Artura, Arturze, bo to jest wschodnia tradycja, ale rozumiem, że przyjęta też przez rzymskich katolików i paska, Pascha na stole będzie u Ciebie. W rzeczy samej rzymscy katolicy na Ukrainie także pieką te baby drożdżowe na święta wielkanocne, e, identyczne jak nasi prawosławni, czy też grec, grecko-katolicy bracia. To z moją Olą podjęliśmy się zadania, właściwie to trochę nie tak, bo ja filmowałem, a Ola paskę, paschę, babkę drożdżową robiła. Czy się nam udało ją zrobić, to Państwo teraz będziecie mogli zobaczyć. To co dzisiaj robimy, Ola? Dzisiaj robimy pasoczki do świąt. Pascha po polsku, na wschodzie mówi się też paska. Tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z taką paschą, jaką znamy w Polsce. Nie jest to potrawa z sera, tylko to jest babka drożdżowa. No tak, babkę drożdżową to dzisiaj robimy. No dobra, i co przygotowałaś do tego? My przygotowaliśmy drożdże, cukier, mleko, rodzynki, jajka. І вершкове масло. Ми беремо дрожжі, викладаємо і змішуємо з цукром. Вони зараз почнуть дуже швидко розпускатись, коли попадає цукор. Так, то ми робимо зараз опару. Опара, так, називається? Опара, так, називається опара це коли починаєш робити тісто і щоб воно. Піднялось. No, але ми, оczywiście, бабка дрождову знаме, ти не знаме її такі функції. Paschalnej. Nie wiemy, że w, w, w Polsce nie jest tak nie rozłącznym elementem świąt wielkiej nocy. Ну, а в Україні це перше таке, що роблять, це Пасхи. І e, я пам'ятаю зі свого дитинства, коли я ходила до церкви. І там деякі люди приносили паски розміром. Ну, ну, можливо, отакі. Вони їх просто випікали в таких в, в спеціальних. Я не знаю, якісь такі бочки, може, в них якісь жестяні були. Я не знаю, з чого вони робили, але вони були нереально великі. І я даже не уявляю собі, які повинні бути пічки. No, to не буде така велика, буде wielka, ta będzie. Nie, nie, u nas буде, to będzie jedna, tak. Czy nie. одна чи більше? — Ні, ну то дуже багато буде. Ми робимо на півтора літра молока. Це дуже, дуже багато буде. Ось така вже починається. Це дрожі вже починають діяти. Реакція пішла. О, згадала, здобне тісто називається. Як це називає? Здобне тісто. Здобне. Так, здоба. Wspomniałaś, że w dzieciństwie, ale twoje dzieciństwo to Donbass, to taki region, gdzie akurat tradycje święta wielkanocne nie zawsze były tak bardzo powszechne. No to w, w nas bardzo, bardzo silne różniły się i te paski, jakie ja zaraz teraz to te wielkie, to naprawdę ich robili, do jakie już rzadkie zaczęły widzisz, jakie one były twardie i rydka. То насправді я розповідала зараз про паски, які робили цигані. Тому що у нас дуже багато циганів було Cyganie, Так, так? цигані. І вони робили якісь такі ну, речі, якісь, які я бачила тільки там. І то по краще вірканосним приготували? Так, так, так. А ще на Донбасі була традиція uh, ходити на цвинтар. На... Прям... На цвинтарі, на Донбасс. Так, цей день, так, на, так, на, так, на, на, так, на гроби. У нас uh, не тільки на Донбасі, це акурат є така традиція, яка є на цієї uh, Ну, Але у нас вона дуже відрізнялась, тому що uh, всі люди на цвинтаріжі їли, пили, святкували це. ну, Це як, якби. Така традиція була, що мертві приходять теж до, до родини і всі разом святкуємо. Це було ну, таке несумне свято на цвинтарі. Навпаки, всі випивали горілку, їли ковбаску, розкладали там цукерків. Цала родина приходить, але то на дуже частині України що ця родини приходить в окресі вірканосним. na cmentarz i faktycznie to nie jest tylko na to nie jest to taki moment, że się zostawia cukierka, tylko w ogóle świętuje się i tak jakby ten martwy brał w jakimś stopniu в тим удя. Так, обов'язково муку треба обов'язково сіяти, тому що вона e, насищається киснем, і тоді набагато краще виходить вся випічка. Воно краще піднімається. Чи як присяна монка, то ся дотленя. Ну і обов'язково було, повернемось до цвинтажа. І обов'язково було, що коли ти приходиш, наприклад, на могилу когось там з родичі померлого, то треба було, ну, всі ж знають там хто що любив при житті, і треба було, наприклад, хтось там любить, я не знаю, якісь там. Е Родзаїк, цукерок, да, треба було ці цукерки принести. Чи там хтось любить, наприклад, там, якусь ковбаску спеціально. І то ну, таке, спілкувалися як живими людьми. То дуже смачно. В мене найулюбленіше з дитинства це було, мабуть, на Пасху з'їсти кусочок пасочки з якоюсь ковбаскою і з огірочком. І, і обов'язково ще коли. ось з приводу... ще раз з огурки. То з дружового і з огурки Так, так, так свіжий огурик, кобаска, і це дуже смачно. Я вам всім рекомендую спробувати. А ще дуже смачно з цього тіста. От Чому ми так робимо багато тіста? Тому що у нас буде ну основне, це паски будуть. Але ще ми будемо робити пиріжків з. Яйцем з грибами і з цибулею. На цьому на солодкому тісті дуже смачні пирожки виходить. Це можна ще зробити з м'ясом, ну вже в кого які подобання. Я коли була маленька, я ходила з сусідкою колись в церкву цілу ніч там простояла і, якщо чесно кажучи, навіть плакала. Я вже не хотіла, мені вже було нецікаво, тому що я була маленька. I potem my z susitką do domu, ja przyniosłam cięch paszyczki, jajeczka ćwiczenie. i wszyscy świętowali. Tak, z początku śniadank z rodziną i potem gdzieś trzeba iść w gości do kogoś, coś żadny z trzeba. Czyli paska jest takim elementem obowiązkowym tego porannego spożywania posiłków, ale to nie jest tak, że dzieli się, składa się życzenia, po prostu ona jest na stole. Ну так, просто є на столі. Немає такого, що ми щось там. ну Мабуть, ні, бажали, мабуть, якісь гарні речі казали. Ну це ж свято таке світле, добре. А ще хотіла сказати, що обов'язково, це, перш за все, коли робиш паску, в тебе дуже повинен бути гарний настрій. А в тебе дуже світлі мислі повинні бути. Тому що. Тісто, воно все відчуває. Ну так? Як... No, так, 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 так. No, Ale... Ще деякі люди читають молитви, наприклад. No, можливо, якби я зараз не знімала це все на відео, а робила сама, то це як така медітація, можна сказати, для кожної жінки. A jakiego dnia przygotowuje się paschę? To jest w piątek, w czwartek, na, na ile wcześniej? czy w sobotę, kiedy robi się tą paschę? No, zazwyczaj to robią w czwartek czy w piątnicy, to muszę, o, już zaczynać, widzisz, takie bulbażki z'являтись już na тіście. Zazwyczaj robią w czwartek czy w sobotę, to muszę piątnica to E, ну, як і в Польщі називається Страсна П'ятниця, і то взагалі нічого не можна робити. А в четверг, чистий четверг, то там, прибирання і приготування пасочок можна робити вже. Така пара, але ще ми трошки муки додамо, тому що ще мало. А це буде, як часто не вирощує? виросне? Виросне, куди ж йому дітись? Виросне. А ніде чи не здажало, що часто не виросло? Ні, ще не раз в житті. І накриваємо його обов'язково, щоб воно було в теплі. І залишаємо десь на півгодинки грітися і щоб воно піднялося вже. ця пара наша. А, ще хотіла розповісти про... з приводу паски. На Донбасі було два види людей, які святкували паску, наприклад, якісь дуже дуже сильно в цей день, ну це свято. А другі зранку посвяткували, поснідали і йшли саджати картоплю. <голосить> Тому що коли приходить паска, це позначає, що починаються огороди і всі йдуть саджати картоплю. <голосить> Ще це можливо пов'язано з тим, що. На Донбасі працювали люди на заводах, і вони не мали там дуже багато вихідних якихось. І коли було свято, там декілька днів ще треба було щось встигнути зробити вдома. І ну, я, це я собі так думаю, що можливо... Ну, no, бо в ogólnie chyba dom... nie, nie było, chyba to dzisiaj też nie ma jakichś спеціальних wolnych dні z okazji Wielkiej просто Ну, prostu... no, понеділок, тільки подало. По понеділок є вільний, так? Czyli co, zostawiamy teraz? Поки у нас готується опара, підходи, ми робимо яйця з цукром, з маслом і сметанкою. Це називається здоба. Це для того, щоб тісто було здобне. Сюди треба дуже багато яєць. Ну, в нашому випадку тут 12. Дуже смачні пасочки робити в Карпатах. Aydar przyszedł zobaczyć, co robisz. Tak, a więc bardzo lubi jajka. <grywa> no to my um, Aydarczyku damy paseczko Obowiązkowo. I ostatnie, 12 jajko u nas. I dodajemy cukier. Tak, zaczynamy. Tak, ja mierzę z tą czaszką. Дуже того цукру. Так, дуже цукру. Це не виглядає на низькокаричне. Ану, то так, то не є низькокалоричне. І спочатку ми розбиваємо mm. яйця з цукром. Навіть не розбиваємо, а як так треба трошки перетирати, щоб вони такі біленькі з. Не пухті були, як ми взбиваємо міксером, а міксером це не робиться. Все робиться руками. Чи до Пасхи в ogóle не використовуєш міксера? Ні. Ну, no, то не можна, то ж треба, щоб енергія була в тісті. А енергію тільки ти можеш віддати. О, щось у нас яйко одне не хоче. Від одного жодко вже там учека. О, таке гарне, де. О, вже починає, але ми не будемо його турбувати. Ну добре, може подивитися. Ну, і вже у нас бачиш така однородна маса вийшла трошки біленька, і вже можна додавати. Вершкове масло, але треба його таке, щоб воно тепленьке було і ну, рідке, звісно. То масло вчасні розпустилась просто. Так, 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 так. На ледяну баню поставила і розпустила. А ще, коли я була мала, ми дуже любили, коли мама робила паски, тому що е, постійно можна було прийти на кухню, щось, щось смачненьке з'їсти. Там родзинки чи середкісту, тому що воно дуже смачне. Я і зараз люблю середкісту їсти. No, але можна забіраць, <laughs> не можна його забирати, бо не вирощує. розумію, так, розумію, ні. Ну це ще не смачно. От коли воно вже буде готове, коли воно вже буде з яйками, з, з здобою, з ванілью, з цукром, тоді воно таке дуже смачне. Ale może boli też jowit tak. z tego. ale to jest smaczne. Czyli nie rekomendujemy jedzenia surowego ciasta. Dobra, no. czyli czekamy aż ciasto urośnie. Tak, teraz. tak, tak. tak. Ej, jeszcze raz tak. przypomnij, jak nazywasz to, co teraz tutaj zrobiłaś, a jeszcze ze śmietana. Z Zdoba. Z tak, domy. tak. No kraś się śmietanę brata taką domaśnią. Taka, żeby ona Ona była... jest domowa ze sklepu. Tak, z, z, z domowego sklepu, tak. I śmietankę obowiązkowa. То зараз ми цю здобу будемо додавати до опари але треба подивитися, що у нас там. Але я вже чую, що навірчачок рухається. Що там щось цікаве. О! Бачиш? То так, бути? Ну так. Ну, можливо, то не так повинна бути. Рушничок треба, щоб чистий був, ну, no, нічого страшного. Так. Так. Айдар, підходить. І починаємо потрошки вмішувати тісто. Тобто є останній етап перед відставленням часто, так? Ну, no, то зараз ми його відставимо, потім воно підніметься, потім ми ще раз його зіб'ємо, перемішаємо. Потім, а ні, перед тим, як перемішати, коли воно гарне вже підійде, ми в нього будемо додавати родзинки, тому що у нас же обов'язково ще повинні бути родзинки. Сау в... no, родзинки, а це ще прозинок, як ще додає до сілька то хтось ще цукати додає. Хтось. Не знаю, що. Ні, мені здається, що цукати і родзинки це такі класичні додатки. Ми будемо тільки родзинки. A kiedy wiesz, że już trzeba przestać łyżko umieszać i trzeba rękoma? I dlaczego trzeba rękoma? Ну, мабуть, руками для того, щоб знов-таки, перш за все, відчувати, яке воно по консистенції. Воно вже тоді не буде липнути так до рук. І, ну, і знов таки енергія, енергія жінки, яка передається тісто. І вже бачиш, ми не можемо вимішувати. Ложкою і починаємо саме цікаво мішати рукою. Так. Але тут ми поруч приготували муку, щоб додавати потім. Це дуже часто зроблюш? Дуже. Я вже думаю, нашої я так багато зробила. Але буде смачно, будемо їсти смачненьку їжу. То хліб можна не купувати цей тиждень на тиждень наперед. Ні, ну no, в Польщі мусить бути хлебовим обов'язково. Я не можу зрозуміти, як то в Пасхи можна їсти, так як мовляєш, до кілбаси чи огурків. Це дуже смачно. Так. Ну, no, наше тісто вже підійшло. Ми його поділили на дві частини. І ось стільки в нас вийшло тіста. дуже багато. Єйку, то іле іла бенджета. Я не знаю, дуже багато, мабуть, буде всім всім роздавати. І починаємо вимішувати разом з родзинками. І воно сідає повністю, а після цього ми ще раз його будемо відправляти на то, щоб воно. Підійшло тісто. Знову виросло, а потім до печення в формі, так? Ну, ще будемо викладати форму, знову відправляти, щоб воно підійшло. Так, пасочки наші вже приготувалися. Айдар теж мусити, чи все готове. Так, 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 так. Я маю надію, що приготувались і ми будемо їх доставати. А, і то можна отак робити без цих. Паски вже готові, і тепер ми їх достали. І обов'язково треба, щоб вони дійшли, якби тісто дозріло, і треба мінімум до ранку залишити, щоб вони повністю вистигли і тісто було таке сформентоване вже. А після того ми будемо їх прикрашати яєчками і різними гарними прикрасами, курчачками маленькими. Та-дам! Айдар смачно пахне! I tak wyglądał proces zrobienia paschy paski babki drożdżowej, którą zjemy na Wielkanoc. Taką babkę będzie ja tu też oczywiście Artur Żak. W rzeczy samej u mnie także podczas świąt nie tylko się pieczy paskę, czyli babki drożdżowe, ale także jeśli je. A no właśnie, tradycji wielkanocnych jest bardzo dużo. Może zadam jeszcze pytanie Pawłowi, czy wiesz Pawle, co to jest kalichlorek? Nie mam pojęcia, słyszałem tę nazwę przed nagraniem naszego programu, dlatego zamieniam się teraz, czy właściwie będę uważnie słuchać i oglądać to, co opowiesz. powiesz. A to zadam inaczej pytanie, co się robi jeszcze na Wielkanoc, co robią przeważnie młodzi ludzie w niedzielę Wielkanocną po rezurekcji? jakie dźwięki oprócz dzwonów kościelnych rozbrzmiewają, czy też rozbrzmiewały kiedyś na ulicach miast. No, zapewne musiały być to radosne pieśni wielkanocne, chociaż dzisiaj nie wiem, czy śpiewają, czy ktoś śpiewa, i czy te dźwięki radosne w miastach się pojawiają. Kiedyś biegano po ulicach z kołatkami i robiono właśnie hałas, ale także używano pirotechnikę, właśnie między innymi kalichlorek. Kalichlorek to jest właśnie substancja powstała z połączeniu chloranu potasu z siarką. Jeżeli tą substancję się właśnie wymiesza, zawinie się w jakiś woreczek, czy też papierowy, czy też materiałowy i czymś się mocno po niej przywali, czy cegłą, czy też specjalnymi takimi urządzeniami, do uderzania o ściany, zrobione z drutu, to rozlega się bardzo głośny wybuch. I kiedyś miasta w, podczas Wielkanocy w niedzielę, właśnie rozbrzmiewały wybuchami. Nie było petard, który można było kupić w sklepie, więc takie petardy trzeba było sobie zrobić. Mi o kalichlorku i generalnie tradycji kalichlorka, używanie kalichlorka. Pokazywał e, dziadek. Także pokazano mi troszeczkę inną tradycję strzelania skarbidu na święta Wielkiej Nocy, czyli przy użyciu e, puszek, e, często po kawie, a jeszcze lepiej po farbie, można było taką armatę skarbidu e, sobie przygotować. Ale dlaczego mówię tak dużo o tym kalichlorku i o tej e, tradycji? A to dlatego, że m, lwów. E, Lwów wszystko ośpiewał, między innymi tradycję kalichlorka. I między innymi radiowic Lwowski, radiowiec Wiktor Budzyński, znany także wszystkim pod pseudonimem Hilary Roszek, nagrał utwór w roku 57 już na wygnaniu w Londynie Bolwowska wesoła fala, jak i większość radiowców lwowskich trafiło do Londynu z Lwowa po ewakuacji, nagrał utwór, który właśnie się nazywa Kalichlorek, w którym w refrenie śpiewa Kalichlorek, Kalichlorek proszę dać, bo na wiwat strzela lwowska brać. Ten utwór znajdziecie także w opisie naszej audycji, zresztą nie tylko ten, bo Lwów... Przedwojenny Lwów e, także śpiewał u, słowami Mariana Hemara. I tam też znajdziecie Wielkanoc w Mieście Lwów. E, utwór też mówiący o Wielkanocy, ale także mówiący o moim pięknym e, mieście. Ale także trzeci. Trzeci utwór o baranku z krochmalu. O tym nie rozmawialiśmy, nie rozmawialiśmy o barankach, ale w lwowskiej tradycji baranki były zarówno z ciasta drożdżowego takie pieczone i wkładane do koszyka, z masła moja babcia robiła przy pomocy takiej przedwojennej, starej formy do robienia baranków. Oczywiście z cukru, cukru przeważnie, baranki ja dostawałem z Polskim. Cukrowe baranki przyjeżdżały z Polski. W Lwowie takich baranków nie robiliśmy, ale także przed wojną robiono baranki do ozdoby z krochmalu. Właśnie takie śnieżno-białe baranki, i o tym też zaśpiewa Stanisław Ruszała w arcy lwowskim utworze, który też znajdziecie w opisie. Więc Pawle, czy ta tradycja jest tradycją Ci częściowo bliską, czy, czy nie bardzo? Muszę się przyznać, że o tym strzelaniu nie wiedziałem. Ja mam chyba w ogóle też uraz do strzelania i wybuchów, więc pewnie fanem tej tradycji też się nie stanę. Baranki mnie bardzo zainteresowały. Baranek z krochmalu to też absolutnie coś, o czym wcześniej nie słyszałem. Najczęściej faktycznie baranek cukrowy. Wspomnieliśmy o tym, że baranek jest obowiązkową, obowiązkowo musi się znaleźć w koszyku w Polsce. Jak z krochmalu brzmi ciekawie, z ciasta, tak, rzeczywiście wypiekany. Coraz częściej widzę w moim dzieciństwie, oczywiście, baranek musiał być z cukru, no i się go podjadało. No właśnie, a w moim dzieciństwie jeszcze z masła i też się święciło. Tylko nie wiem, czy to było można go podjadać, bo on był taki pomalowany i to chyba nie do końca chodziło o to, żeby go podjadać. A, a, może, a może trzeba było. Ja na pewno wiem, że baranka, baranka jedliśmy teraz. Chyba baranka w takiej postaci jeść nie będziemy. I cóż, to ostatni temat fotoplastokonu. Bez względu, proszę Państwa, na termin, kiedy obchodzimy święta Wielkiej Nocy, to żeby te święta przyniosły zwycięstwo. I tak jak powiedziałem w rozmowie z Grzegorzem Kicińskim, życzę Państwu i sobie, abyśmy za rok w następne święta wielkanocne nie musieli już rozmawiać o wojnie. Życzmy sobie empatii i człowieczeństwa i wytrwałości w kierowaniu się tą empatią i niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują. Ja życie. Wszystkim moim przyjacielem w Polsce, całej Polsce, dobrych, pogodnych i rodzinnych świąt, i moim rodakom, też w Ukrainie, które świętują w każdym obrządku, we wschodnim, w zachodnim, żeby to było radosne świąto, nie, nie, nie omraczone tak bombami i wystrzałami e, naszych sąsiadów. Zdrowych, pogodnych Świąt Wilkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. A także radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wesołego Alleluja. Ale przede wszystkim, wszystkim tym, niezależnie od tego, czy obchodzą święta wielkanocne w najbliższą niedzielę, czy muszą jeszcze kilka tygodni na te święta poczekać, życzę, żeby ten zmartwychwstały Chrystus przyniósł przede wszystkim pokój, spokój i pokój. I franciszkańskim zawołaniem się pożegnam z Państwem i dobro. Wesołego aleluja i też od tych wszystkich, których dzisiaj Państwo nie widzicie, którzy nie mogli być dzisiaj z nami od całego naszego zespołu i myślę, że jeszcze czas na życzenia od tego tajemniczego głosu, który czasami się pojawia, czyli Lech Rustecki. A ja chciałem Państwu życzyć, żebyśmy wszyscy pamiętali to, co jest pewne i niezmienialne. Chrystus zmartwychwstał. Najlepszych świąt Wielkiej Nocy.